Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. Naszego gościa dzisiaj, jak sądzę, przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie nasza społeczność domagała się, abyśmy go zaprosili, co niniejszym czynimy, więc tylko pro forma mówię, że dziś gościmy pana profesora Antoniego Dudka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wybitny amerykański pisarz, satyryk Christopher Buckley napisał swego czasu że każdy szanujący się rząd i, powinne państw, i, i poważne państwo powinno mieć ministra do spraw historii. On miałby jedną bardzo prostą funkcję, siedziałby na posiedzeniach Rady Ministrów i kiedy jakiś minister przedstawia nowy, genialny plan, no to powinien tak <laughs> znacząco odchrząknąć i powiedzieć, no w gruncie rzeczy już kiedyś coś podobnego próbowano, no i jak to poszło, niezbyt dobrze. I wydaje mi się, że nasz dzisiejszy gość, potwierdzi to pewnie każdy, kto słucha programu Dudek o historii, nie najgorzej by się spełnił w takiej roli ministra do spraw historii, ale nie tylko historią Antoni Dudek się zajmuje, zajmuje się również teraźniejszością jako komentator polityczny, a ostatnio zajął się też przyszłością, ponieważ razem z zespołem 28 specjalistów napisał książkę pod tytułem Umówmy się na Polskę, gdzie snuta jest wizja przyszłego polskiego ustroju. O ten ustrój i o centralny wątek, jakim tam jest decentralizacja na pewno się tutaj pospieramy, ale zanim o tym dotarliśmy, panie profesorze, do takiej informacji, że w czasach wczesnej młodości był pan Lewicowcem czy tak. też socjalistą w obrządku antykomunistycznym PPS-owskim, więc nie wybaczylibyśmy sobie, jakbyśmy nie zapytali, co to była za historia, i jak Pan do takiego środowiska trafił. No to po kolei najpierw zacznę od tego ministra do spraw historii. Nie daj Bóg, żebyśmy jeszcze takiego ministra mieli. Ja mam znacznie prostsze i tańsze rozwiązanie, chyba wzorowane na Szwecji, a może jeszcze jeszcze jakieś inne kraje. A mianowicie uważam, że generalnie wszystkie posiedzenia rządu, które są, jak wiemy, rejestrowane, i to tak jest od bardzo dawna, i z tego są sporządzane stenogramy, żeby te stenogramy były udostępniane możliwie niedługo po posiedzeniu rządu. Oczywiście ja rozumiem, że są takie on, sytuacje, w których jest zarządzana tajność obrad i tam się omawia sprawy, no które zostawią tajemnicę państwową. To jest pewnie jakiś kilkuprocentowy odsetek obrad i tego by ta zasada nie dotyczyła, ale cała reszta obrad powinna być po prostu dostępna yy, na, na zasadzie na zajęć, czy tam po dwóch, trzech dniach, po tym jak to zostanie spisane yy, na stronach internetowych Kancelarii Premiera i myślę, że kiedyś doczekamy takiej Polski, i to będzie możliwe i wtedy myślę, że to wszyscy byśmy na tym skorzystali także i ministrowie, bo by się dobrze zastanowili, co tam mówią, zanim już ten głos zabiorą. Yy, ja wiem, że będą różne protesty w tej sprawie, ale, ale zostawmy to, możemy to podrążyć dalej. A co do tych moich lewicowych korzeń? Tak, rzeczywiście ja jako nastolatek uważałem się za człowieka lewicy i nawet takiej lewicy bym powiedział, yy, bardzo specyficznej wtedy, yy, bo to były lata 80. pierwsza ich połowa, a ja trafiłem nie do lewicy opozycyjnej, tylko do lewicy rządowej i byłem w czymś, co się nazywało Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przez dwa lata. No i nie kryję, że to jest doświadczenie, które ja bardzo przeżyłem i które mnie później wyleczyło od chęci zajmowania się działalnością stricte polityczną, bo ta organizacja no i to, co się tam działo i co tam zobaczyłem, no nie było zbyt budujące i krzepiące. I tyle, no i właśnie jedyna morał z tego jest taki, że nie należy moim zdaniem zbyt wcześnie się angażować w politykę, choć wiem, że to i tak większości nie, nie posłucha tego, bo, bo jak ktoś ma ku temu pewne predyspozycje, to się, to się zaangażuje właśnie jako nastolatek, bo większość ludzi wtedy się zaczyna politycznie inicjować. No ale jak mówię, nie zawsze na tym wychodzą na dobre, nie chodzi mi to na dobre. Mnie akurat wyszło, bo ja zostałem dość skutecznie zaszczepiony na pewne wpływy, działania, mechanizmy zachowania. No ale jak mówię, nie, nie, nie radziłbym nikomu takiego szczepienia zbyt wczesnego i tyle, no a później, później, przeżyłem pewną ewolucję. Ideową, i dzisiaj bym się już nie określił jako człowiek lewicy, ale też mówiąc szczerze, nie jako człowiek prawicy, bo ja w ogóle generalnie uważam, że te pojęcia są już naprawdę anachroniczne, nie jestem tu oryginalny. Natomiast mam propozycję innego podziału, których tu już panowie żeście zasugerowali. A więc ja uważam, i to jest pomysł i podział, który uważam za coraz bardziej aktualny na centralistów i decentralistów. Ja jestem panom gotowy pokazać centralistów zarówno na prawicy, gdzie pewnie jest ich nieco więcej niż na lewicy, ale tam też są. I dla mnie to jest istotniejszy podział, który biegnie jakby w poprzek tego podziału tradycyjnego na lewicę i prawicę. To tyle z mojej Masz. strony na początek. No ale skoro nam się udało pana namówić na taką dygresję historyczną, to pociągniemy jeszcze troszeczkę pana e, za język w temacie historii właśnie, bo być może ta anegdota, którą pan opowiedział, dobrze podprowadza do pytania, czy klątwa, która wisi w Polsce nad lewicą niepodległościową, czy antykomunistyczną, czy antyestablishmentową ma w gruncie rzeczy historyczny charakter. Tak jak pan się kiedyś sparzył i zraził i przekonał do tego, że może ta formuła lewicy, która w Polsce jest, nie jest dla pana, taki być może cały polski system polityczny, cała nasza debata publiczna, cała nasza polityczna rzeczywistość działa w podobnym paradygmacie i takie inne, alternatywne wobec tego, co znamy, projekty lewicowe, z powodu tej historii wykluć się na dobre nie mogą. Nie, ja myślę, że one się wykluwają, natomiast ma pan rację. No, polska lewica ta w Trzeciej Rzeczpospolitej została. Przytłoczona ciężarem formacji o nazwie Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, a później Sojusz Lewicy Demokratycznej, który, który właśnie się przepoczwarzył prze, prze w SLD. I to jest formacja, która moim zdaniem była lewicą tylko nominalnie. Ona rzeczywiście się wywodziła z ruchu komunistycznego, z PZPR, więc ona się oczywiście nazywała lewicą. Natomiast ona była przede wszystkim, no, była skoncentrowana na jednym zasadniczym celu, a mianowicie no, zapobieżeniu temu, do czego się domagała polska prawica, czyli dekomunizacji Polski. I to im całkiem nieźle wychodziło, aż do 2005 roku dość skutecznie ten proces blokowali. Przy okazji wrócili do władzy na fali niezadowolenia reformami tych rządów solidarnościowych, czyli wszystkim planem Balcerowicza. No a później im się to wszystko wysypało z prostego powodu, bo no, nie mogło w nieskończoność to trwać. Właśnie ten, ten strach przed dekomunizacją przestał działać, za to pojawiły się afery. No i ta lewica postkomunistyczna, która, jak mówię, lewicą sensu stricte dla mnie nie była, zaczęła ustępować powoli miejsca tej innej lewicy, którą ja dzisiaj widzę przede wszystkim w partii Razem. Uważam, że miał wskazać, co nie znaczy, że inne formacje mniejsze lewicowe nie, nie, nie były też tego miana godne. Tylko dla mnie partia Razem była takim klasycznym przykładem, no właśnie, lewicy autentycznej, który nie przypadkiem właśnie w bardzo wrogo re re reagujących na sojusz lewicy demokratycznej. No i dzisiaj można powiedzieć, że one się łącznie znalazły z przyczyn wiadomych, we wspólnej, w, w wspólnym obozie politycznym, ale różnice są gołym okiem widoczne, no wystarczy chwilę posłuchać Adriana Zandberga i Włodzimierza Czarzastego i każdy wie o co chodzi i, i, i tutaj no to jest oczywista dla mnie oczywistość, że zacytuję klasyka, że to są zupełnie kompletnie różne dwie twarze e, 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 polskiej lewicy, które ciągle są z przyczyn pragmatycznych w jednym obozie, no ale sama różnica wieku między tymi panami pokazuje w jakim to kierunku pójdzie, który, którego przeżyje, myślę, że nie muszę tego rozwijać dla mnie jest oczywiste, że lewica w Polsce się się już zaczęła odradzać i się odrodzi, natomiast oczywiście nie wiem, jak daleko się zdoła rozwinąć, i, i, i czy, czy zdoła wrócić do władzy i kiedy, bo, bo to jest wszystko kwestia no, nieprzewidywalna. Natomiast pierwsze kroki w tym kierunku zostały moim zdaniem zrobione. Jan Józef Lipski, Nestor Lewicy Niepodległościowej, podobno leżąc na łożu śmierci, zaklinał Aleksandra Małachowskiego i wymuszał na nim przysięgę, że odbuduje w Polsce lewicę niekomunistyczną. Małachowski, jak wiadomo, skończył z tym, że w koalicji wija Unia Pracy więc pełna paradoksów jest ta historia. Um, Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, już przechodząc do współczesności. Wielu stawia tezę, że w Polsce tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak elektorat lewicowo-lewicowy. To znaczy, że kiedy się bada elektorat nowej lewicy, może biorąc partię razem w nawias, ale to jest trzyprocentowy, czteroprocentowy elektorat, to to są w gruncie rzeczy liberałowie, którzy mogliby się spokojnie wymieniać kadrami i poglądami z Konfederacją z jednym zastrzeżeniem. No, że mają potrzebę Parat na rzecz małżeństw jednopłciowych względnie, że są to po prostu kobiety. Młode kobiety indywidualistki chcą nowej lewicy, a młodzi mężczyźni indywidualiści chcą konfederacji. Zgadza się Pan z takim ujęciem? Wie pan co, ja generalnie mam coraz bardziej poczucie, co już mówiłem na początku, że to pojęcie lewica i prawica jest coraz mniej czytelne i coraz więcej ludzi, coraz więcej, coraz różniejsze rzeczy pod tymi pojęciami rozumie. I generalnie ja mam takie poczucie, że w ogóle takich żadnych z tych ideologii. Czy to będzie liberalizm, czy to będzie konserwatyzm, czy to będzie nacjonalizm, czy to będzie socjalizm, czy socjaldemokracja, w takiej czystej postaci zwolenników tych, tych ideologii, w takiej pełnej, kompleksowej postaci jest niezwykle mało. Dlaczego? No bo wiek ideologii minął wraz z wiekiem XX i teraz się pojawiły wszelkiego rodzaju mieszanki, które powodują, że większość ludzi nie ma takich poglądów jednoznacznie wykrystalizowanych, takich ortodoksyjnych, i wszystkie próby tworzenia takich takich ortodoksyjnych partii, no weźmy Donalda Tuska, który na początku lat 90. próbował taką ortodoksyjnie liberalną partię stworzyć. Wiemy, jak się to skończyło. Założył Platformę, która jest partią, no delikatnie mówiąc, mało wyrazistą, a jak, jak to Tusk wielokrotnie mówił, od ideologii się odżegnującą. I osiągnęła ona istotny sukces. Podobnie z prezesem Kaczyńskim, który niby teoretycznie próbował zrobić z porozumienia centrum partię chadecką. Niewiele z tego wyszło. A jak zrobił z Prawa i Sprawiedliwości partię nazwę tu celowo odwrócę socjalistyczno-narodową, to żeby jednak nie było tych skojarzeń, bo ja jednak uważam, że te skojarzenia z NSDAP są zbyt daleko idące, no to, to, to nagle wypaliło, chociaż teoretycznie ideologia socjalistyczna i nacjonalistyczna nie idą w parze, no ale w przypadku PiSu zadziałały i proszę bardzo, PIS jest drugą kadencję przy władzy. Z czego wniosek jest taki, że tę czystość ideologiczna i te, te, to, to, to takie wypreparowywanie jest dobre na seminariach akademickich i w dyskusjach w kawiarniach, ale jak przychodzimy do realnej polityki, to nie daj Bóg próbować realizować jakąś taką całościową w programie partii, w jej działaniu doktrynę taką czy inną, bo to się skończy klęską, bo rzeczywiście nie tylko właśnie taka, taka lewica le, lewicowa jest, to jest kilka procent, ale właśnie każda formacja w Polsce to jest kilka procent i to poniżej często pięciu w takiej czystej postaci. Więc mówiąc krótko, tak to już jest i nie kryję, że mnie to nie martwi, bo ja uważam, że te doktryny ideologiczne takie, które się zrodziły w dziewiętnastym wieku, nie przyniosły w XX wieku zbyt wiele dobrego. Ja wolę raczej właśnie takie hybrydy, mieszanki elastycznie reagujące na to, co się dzieje w otaczającym świecie, niż właśnie takich doktrynerów, którzy prawda, robili różne upiorne rzeczy w imię tego, że ktoś tam przed laty napisał, że na przykład przemyś ciężki jest lepszy od lekkiego, albo że rolnictwo lepsze jest kolektywne od, od prywatnego i tak dalej. Więc ja wolę, mówiąc krótko, ten, ten, wiem, że wielu to irytuje, zwłaszcza różnych dziedzin, Ludzi już się myślą polityczną, za, zajmują, bo, bo oni by chcieli to wszystko poszufladkować, pogrupować, a tu wszystko z tych szufladek wyłazi, no ale to trudno. To, 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 to akurat mnie nie martwi, bo to już jest problem bardzo wąskiej grupy ludzi. Myślę, że nas to, myślę, że nas to nie martwi, chociaż w obronie starej socjaldemokracji albo nawet socjaldemokracji nowego typu Marcin, tu pewnie z pewnością wyjąłby sztandar i mocno, mocno z panem o honor tejże się, się, po, potycz, potyczkował. Ale, 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 zarazem spróbuję wobec tego z innym podziałem, bo o ile możemy zgodzić się, że rzeczywiście tradycyjne podziały na lewice i prawicę, szczególnie we współczesnej Polsce, choć nie tylko, bo pewnie i w odniesieniu do współczesnych na przykład Stanów Zjednoczonych mają coraz mniej Wspólnego z rzeczywistością, że się rozmywają, tu zgoda. Ale co z podziałem, którym my często na łamach naszego programu mówimy, na wspólnotowość i indywidualizm? Mamy, moim zdaniem, dziś w Polsce do czynienia z całkiem Funkcjonalnym zastosowaniem tegoż podziału w rzeczywistości. Prawo i sprawiedliwość zgarnia pewną emocję wspólnotową, no, naród, społeczeństwo, my Polacy, trzeba się bronić przed wrażymi zakusami, ale też trzeba się bronić przed tym hiperindywidualizmem, liberalizmem współczesnej kultury, prawda? A po przeciwnej stronie wszyscy inni, no i okazuje się, przynajmniej pokazują to wyniki wyborów, że dalej to rozgrywanie wspólnotowości i indywidualizmu w polskich realiach znajduje zastosowanie. I tu zgoda. Tak, ja bym przyjął, że to jest znacznie lepsza definicja tego sporu, który dzisiaj mamy w Polsce, niż ten definicja prawica-lewica. Rzeczywiście jest tak, że po stronie platformy czy opozycji szeroko rozumianej znajdziemy przewagę owych indywidualistów, natomiast PiS skupił wokół siebie większość tych od wspólnoty, chociaż oczywiście to nie jest tak, że, że, że to jest podział zero-jedynkowy. No. Po drugiej stronie też znajdziemy, chociaż akurat w pisie indywidualistów to naprawdę chyba niewielu, natomiast po stronie, po stronie opozycji ja bym znalazł gdzieś tam na jej obrzeżach e, tych, którzy jakąś tam wspólnotowość by próbowali promować. Nie mówię w tej chwili o Konfederacji, bo to jest jeszcze odrębny typ i ona sama w sobie jest moim zdaniem pęknięta, bo ona jest może być taką miniaturką, dlatego że mamy tam dwa skrzydła, właśnie takich libertarian od Mencena, z nacjonalistami od Bosaka, co samo w sobie jest w, a pokazuje, jak to niewiele też znaczy, że teoretycznie fo, y, poglądy radykalnie odmienne, które absolutnie powinny się wykluczać, świetnie się odnajdują w jednej formacji, tylko dlatego, że od, odkryto, że ma dzięki temu ona szansę przekroczyć próg wyborczy i odgrywać jakąś istotniejszą rolę, podczas gdy oddzielnie panowie by tej roli mogli nie odegrać. I, i, i to, to do tego ciągle wracam. I jakby musimy odróżnić programy partyjne od... Grób diagnozy rzeczywistości, gdzie my musimy jako politolodzy, czy szerzej socjolodzy, czy jacyś ludzie generalnie komentujący rzeczywistość, używać jakichś pojęć, które nam porządkują rzeczywistość, żeby to zrozumieć i wtedy ta wspólnotowość, indywidualizm ma jak najbardziej sens, od logiki liderów partyjnych, którzy oczywiście jak już muszą, to coś tam wystękają na ten temat, ale tak naprawdę ich to kompletnie nie interesuje. Ich interesuje, czy, czy, czy na przykład formacja, czy inaczej, czy ich zwolennicy tam w Krakowie albo w Gdańsku są ciągle wobec z nich lojalni, czy nie knują już z ich konkurentem partyjnym, i czy przypadkiem to nie zagrozi jakimś rozłamem albo jakąś aferą, prawda? I to jest ta logika bieżącej polityki, która jest zupełnie inna, i to ja mówię, nie będę się odwoływał do moich osobistych doświadczeń, ale jak się przeczyta to, co pustali i mówili dwaj moi koledzy, niestety jeden już nieżyjący, e, e, ale ludzie ze świata nauki, którzy poszli na moment do polityki, mówię tu o profesorze Pawle Śpiewaku i o profesorze Marku Migalskim, i później wrócili z powrotem z tego świata, no to oni to, to, co przed chwilą powiedziałem, rozbudowują, rozbudowywali i potwierdzali, że oni byli przerażeni jakby zupełnie innymi motywami, sposobem patrzenia na świat przez tych zawodowych polityków. A ja się z kolei im dziwię, że oni się dziwią, że oni musieli tam pójść i zobaczyć do środka. Może właśnie dlatego, że ja to zobaczyłem jak byłem bardzo młody, a ich to ominęło? Nie wiem. Wiem jedno, że jak mówię, tego typu kategorie są dobre właśnie na takich seminariach i takich dyskusjach jak nasze, ale politycy się tym kompletnie nie, nie kierują. Niestety, albo stety, no ale tak już jest. No, w każdej partii jest więcej interesów niż idei, zapewne. Dokładnie. Natomiast podział, który zaproponował pan profesor, czyli na centralistów i ich przeciwieństwo, i podział, który zaproponował Jakub, czyli na indywidualistów i wspólnotowców, w mojej optyce jakoś się na siebie nakładają. I tu wróciłbym do, do książki Umówmy się na Polskę, i powiem od razu tak. Z głębi mojego czarnego, jakobińskiego serca, co, co mnie w tym wywodzie niepokoi. Niepokoi mnie to, że zaczynacie Państwo od słów, że potrzeba nam nowej umowy społecznej. Co dość szybko wyradza się, że tak naprawdę to nam potrzeba wielu umów społecznych, które poszczególne grupy obywateli będą z Państwem zawierać, zależnie od tego, w którym województwie się znajdą i które województwo marzeń zostanie urzeczywistnione. I Obawiam się, że za tym może być taka intencja, a przynajmniej, że taki będzie tego rezultat, że z jednej strony część Polaków wykroi sobie coś, co ja nazwałem propagandowym skrótem PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Liberalna. To będzie gdzieś na zachodzie i tam, tam nie będzie 800+, tam będą niskie podatki, tam będą małżeństwa jednopłciowe i tak A druga Część Polaków wykroi sobie coś, co nazwałem równie zgryźliwie PZPR, czyli Polska zachowawcza, patriotyczna, religijna, i tam będzie z kolei dokładnie odwrotnie. I to może nas doprowadzić do sytuacji, w której każdy właśnie w duchu takiego indywidualizmu powie: to Ja sobie wybiorę ojczyznę. Ja sobie, my sobie wykreujemy jakiś polski Tajwan, na którym będziemy szczęśliwi. No a to może nas z kolei wieść do tego, że o ile dzisiaj nie mamy istotnych regionalizmów czy podziałów, to nieco jak Włosi z Padanią, sobie je wykreujemy. Czyli jako żywo nikt Padańczyka nie widział na oczy, dopóki Padańczycy sobie nie policzyli, że im się po prostu opłaca oderwać od Włoch. Nie obawia się pan takiego scenariusza u nas? Oczywiście tak, to jest główny argument podnoszony przeciwko tej propozycji, że to skończy się rozbiciem dzielnicowym. Pamiętam, kiedy wyszliśmy po raz pierwszy z tą propozycją, to nawet doceniono ją w wiadomościach TVP i pokazano tam obrazki jeszcze z pierwszej fazy wojny na wschodzie Donbasu i że Polska będzie tak wyglądała, że dojdzie do wojny domowej i że to jest w ogóle program demontażu Polski. I myślę, że to będzie w podobny sposób argumentowane. No, problem polega na tym, że my proponujemy jednak pewną decentralizację, ale w ramach państwa unitarnego, więc my w ogóle nie proponujemy państwa federalnego. Więc skoro Republika Federalna Niemiec, a mamy takie sąsiednie państwo, trwa już od dłuższego czasu i nawet nieźle sobie radzi, podczas gdy poszczególne landy mają nieporównanie więcej niezależności od władz w Berlinie, niż my byśmy chcieli dać tym województwom, to ja myślę, że Pana obawa jest zbyt daleko idąca. To znaczy, mówiąc krótko, ja nie wierzę w aż, takie, w aż taką temperaturę tego, tego, te, tego separatyzmu, który miałaby ta decentralizacja wzbudzić. Natomiast wierzę w to, że decentralizacja uruchomiłaby szereg aktywności lokalnych, które się, nie, które się nie ujawniają, bo wszyscy czekają na decyzję Warszawy. I co więcej, PiS ten proces pogłębia, bo jak pan wie, dokonaniem głównym PiSu po ośmiu latach jest w istocie rzeczy scentralizowanie państwa chociażby przez właśnie Polski Ład, czyli przez stworzenie takiego mechanizmu finansowania, w którym jeśli się będzie pogłębiał, a wszystko na to wskazuje, że jeśli PiS się utrzyma władzy, będzie się pogłębiał, będzie oznaczało fasadowość całego systemu samorządów, które już mamy, ponieważ formalnie oczywiście włodarze samorządowi będą dalej, będziemy ich wybierać, tylko że oni, żeby cokolwiek zrobić, będą musieli jechać do Warszawy po pieniądze, bo będą formalnie mieli wszelkie uprawnienia, a w rzeczywistości nie będą mieli praktycznie żadnych środków, bo ta reforma Polskiego Ładu, danie ludzi. Ludziom kwoty wyższej od podatków, która by oczywiście wszystkim się spodobała, którzy zaczęli mniej płacić, ale była się głównie kosztem samorządów. I, i w związku z tym, ja się boję takiego kierunku rozwoju i nie kryję, żebym ja go chciał odwrócić. Natomiast jest pytanie o głębokość tego odwrócenia. Ta na, propozycja zawarta w naszej książce nie kryje, że jest propozycją, no taką całościową, ale przez to bardzo daleko idącą. Ja uważam osobiście, że należałoby zacząć realizację projektu decentralizacji od wyboru, wybrania jednego obszaru funkcjonowania państwa, jednej polityki publicznej. I jej do, najpierw ją do, zdecentralizować i zobaczyć, jakie to przyniesie efekty, ewentualnie decentralizować e, resztę. Ja jestem tu bardzo umiarkowany na tle moich koleżanek i kolegów i nie kryję, że za taką dziedzinę chciałbym wybrać edukację. Uważam, że system edukacyjny, najpierw szkolnictwo wyższe, a wśródce a potem szkolnictwo niższych szczebli, powinno być poddane głębokiej decentralizacji i wtedy byśmy zobaczyli, e, jakie to przyniesie efekty, bo to jest wszystko sprowadzane do tego, Profesor Kisilowski udzielił wywiadu w polityce yy, jakiś czas temu, i tam oczywiście najbardziej kogoś zainteresowało już te, tego, który przeprowadzał z nim wywiad, chyba Jacka Żakowskiego. No to jak to? To w jednym województwie będzie się uczyć, że Wałęsa był agentem, a w innym województwie się nie będzie uczyć, że, że był agentem. I to jest, to jest to, co wszystkich najbardziej interesuje. Jak będzie uczone? No więc ja informuję wszystkich, że dzisiaj jest podobnie. W zależności od tego, jak nau jakie nauczyciel ma w tej sprawie nastawienie, może nauczać młodzież o Wałęsie w dowolny sposób i podobnie. Ta młodzież, jeśli się zacznie interesować Wałęsą, sięgnie do internetu, przeczyta sobie o tym, że był agentem albo że agentem nie był. Więc sprawdzanie tego jest sprawdzaniem z pomysłu do absurdu. Nam chodzi o to, żeby zacząć realizować różne modele edukacji, właśnie regionalnie, bo to jest najprościej. Po pierwsze, dostosowane trochę z kierunkiem rozwoju takiego województwa. Więc jeżeli to jest województwo, które stawia na turystykę na przykład, to jest jasne, że tam, powiedziałbym, edukacja powinna służyć rozwojowi może takich kierunków jak hotelarstwo, czy właśnie ruch turystyczny i tak dalej. Ale dodatkowo chodzi mi też o różne modele organizacji szkoły. Ponieważ ja uważam, że są na świecie różne modele e, organizacji szkół, e, bardzo różne, i trzeba w, po, do Polski zacząć przenosić te wzorce, ale nie wszystkie odgórnie z Warszawy, że jakiś antyczarnek sobie wymyśli, tak jak to kiedyś jeden z polityków lewicy powiedział, zapytany przeze mnie, nie wymienię nazwiska, e, co on by chciał zmienić w polskim systemie edukacyjnym. No to on się uśmiechnął, szeroko powiedział: Mamy gotowy system w Finlandii. Trzeba tylko przyjechać i skopiować to, co jest w Finlandii do Polski. Okej, okay, tylko ja bym nie chciał robić tego w całej Polsce, nie chcę to robić to województwo, które sobie wybierze Lewice, A w innym województwie ja bym chciał przenieść inne systemy edukacyjne. Oczywiście musi być pewien minimum porównywalności, tu się zgadzam, ale tak jak ono istnieje w Niemczech, tak i może istnieć w Polsce na poziomie matury i tak dalej. I to byłby dla mnie taki poligon decentralizacji, i zobaczylibyśmy do czego by to doprowadziło. Moim zdaniem. Ja jestem głęboko przekonany, że rzeczywiście i tu się pan lewicowa dusza oburzy, doprowadziłoby do zróżnicowania poziomów edukacji w różnych regionach. No tak, rzeczywiście tak, bo jedni by wybrali lepszy model, inni gorsi, ale później ten, ci, co wybrali gorsi, mieliby szansę się uczyć od tych, co wybrali lepszy. Bo mielibyśmy dowody na podstawie różnych testów PISA i innych, że ktoś ma lepszy model edukacji, a ktoś ma gorszy. I to jest ten system, który po prostu się moim zdaniem udoskonala, ale nie na zasadzie, że przychodzi minister i udoskonala wszystko z góry z Warszawy, według jednego takiego czy innego schematu. I to jest, to jest sedno mojego pomysłu, jeśli chodzi o decentralizację. Myślę, że to, co opisuje pan trochę jako postulat już istnieje w rzeczywistości, bo gdy pojedzie się na Podlasie albo Mazowsze Wschodnie, to jednak jest więcej szkół wiejskich, a nie ma ich w centrum Warszawy albo Trójmiasta. Tak samo, gdy pojedzie się w bardziej turystyczne regiony Polski, to zauważy pan tam więcej szkół o profilu hotelarskim czy gastronomicznym niż jest ich w regionach, które są bardziej uzależnione od przemysłu. Na przykład to nie jest, jak sądzę, rzecz, która, która nie istnieje już w dzisiejszej Polsce i której nie da się, nie da się zarządzać z poziomu na przykład wojewódzkiego czy to centralnego. Prawda, ale tylko proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te szkoły na razie podlegają ministrowi Czarnkowi. Gdyby nie weto prezydenta Dudy przeciwko Leks Czarnek, to podlegałyby jeszcze bardziej kuratorom, którzy by tam forsowali pewne rzeczy, niezależnie od tego jaka to jest szkoła, ładowaliby pewne zideologizowane rzeczy do programu szkolnego. Więc proszę to uwzględnić. Dobrze, dobrze, to yy, skoro mówimy o zideologizowanych rzeczach, chciałem właśnie nawiązać do kraju, gdzie mamy podobny problem z decentralizacją szkolnictwa i są to Stany Zjednoczone, gdzie szkołami rzeczywiście nie zarządza jakiś centralny minister siedzący w Waszyngtonie, który wymyśla programy dla szkół, tylko mamy lokalne board of Education, które nawet pochodzą z wyboru, tam można kandydować, jest pewien proces demokratyczny, kontrola jest sprowadzona na bardzo niski poziom, rodzice mają jakiś solidny udział w tym, yy, jak to wygląda, więc w teorii wszystko, wydaje się, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale idzie w zgodzie z pana, z pana ideą. Niestety w praktyce zaś jest to recepta na permanentną wojnę kulturową, ponieważ jedno hrabstwo ogłasza, że w tym tygodniu wyrzuca z bibliotek takie szkoły, takie książki, przepraszam. Hrabstwo sąsiednie z kolei wprowadza inny model testowania albo wycofuje się z jakichś zajęć ekstra dla najbardziej uzdolnionych uczniów, żeby troszeczkę wyrównać to, wyrównać poziomy. Jeszcze inne hrabstwo decyduje się na przykład z kolei promować literaturę LGBT i w każdym. W każdym z nich mamy cały czas odtwarzającą się wojnę kulturową o to, co jest wystarczająco amerykańskie lub nie dość amerykańskie. W tę wojnę siłą rzeczy włączają się politycy z poziomu najpierw stanowego, gubernatorowie, potem z poziomu centralnego, czyli Waszyngton, i w efekcie mamy cały czas nieustający. Permanentny spór, którego stronami, czy się to komuś podoba, czy nie, czy chcą, czy nie są dzieci, rodzice, programy, lektury, i z tego sporu wyjścia jako, jako żywo nie ma, a co więcej, niektórzy nawet zwracam uwagę na karierę gubernatora De Santisa, budują całe swoje programy wyborcze tylko wokół tego, jakie książki z bibliotek wyrzucić, a jakie w nich pozostawić, czy na co pozwolić, a na czego w szkołach zakazać. Czy nie widzi Pan podobnego zagrożenia w? W Polsce, gdzie polaryzacja kulturowa jest przecież równie mocna, a tradycje demokratyczne nieco jednak mniej zakorzenione niż w Stanach Zjednoczonych. Ale widzę, ja wcale nie twierdzę, że proponowany przeze mnie pomysł wyeliminuje wolne kulturową, natomiast ja twierdzę, że decentralizacja tej wojny jednak przyniesie lepsze skutki niż jej centralizacja, ponieważ jej centralizacja oznacza, co w istocie rzeczy, że ma pan przeniesienie tego na szczebel centralny, ma pan ministra takiego jak czarno który prowadzi krucjaty, próbując wszystkim w całej Polsce narzucić pewien wymyślony przez siebie schemat nauczania. Yy, I yy... Tylko brak mu jeszcze narzędzi do końca, właśnie w postaci tego nadzoru kuratorskiego, bo mu prezydent Duda to uniemożliwił. Ale jak nie on, to jakiś antyczarnek będzie miał może takie poparcie i w zupełnie innym duchu będzie chciał indoktrynacji, tylko w skali ogólnopolskiej. Więc ja jednak wolę indoktrynację regionalną od indoktrynacji ogólnopolskiej. Dlaczego? Z prostego powodu, z badań wynika, że ludzie się różnią jednak regionalnie swoimi preferencjami i wiemy doskonale, że mamy te regiony bardziej zachowane. I te bardziej progresywne. I w związku z tym ja bym wolał, żeby jednak tam, gdzie przeważa określone nastawienie, szkoły były bardziej w tym duchu niż w tym odwrotnym, narzucanym z Warszawy, bo akurat w kolejnych wyborach przez przypadek ktoś ma jeden czy pięć mandatów więcej i będzie forsował ideologizację skali całego kraju. Natomiast ja oczywiście nie twierdzę, że to eliminuje wojnę kulturową. Nie. Wojna kulturowa jest wpisana w naszą cywilizację. Dyskusja dotyczy tylko tego, jak ją złagodzić. I tutaj są dwie różne diagnozy. Na razie mamy realizowaną diagnozę centralistyczną i nie zanosi się nawiasem mówiąc, żeby inna była realizowana, więc zobaczy pan, jak to wygląda w wykonaniu centralistycznego systemu, bo ja nie wątpię, że gdyby PIS stracił władzę, to pojawi się pomysł, żeby depisyzować szkolnictwo i te wszystkie treści reakcyjne i skrajnie prawicowe, które tam Czarnek wsadził, usunąć, wstawić w to miejsce postępowe i będzie to próba realizacji tego znowu w skali całej Polski. Będzie miał dokładnie to samo, tylko na odwrót. Więc jak mówię, możemy dalej w to brnąć, obawiam się, w ogóle będziemy w to brnęli. Natomiast jak mówię, ja bym proponował spróbować czegoś innego. I nie dlatego, że jak mówię, że ja wierzę, że to wyeliminuje wszystkie spory, tylko ja mimo wszystko uważam, że ludzie w samorządach są bardziej pragmatyczni, na tym najniższym szczeblu. Oczywiście oni tam czasem się zaperzają, czasem toczą boje i rzeczywiście widzimy śla ślady tego. Natomiast mam wrażenie, że jednak to się na większą skalę dzieje w Warszawie. Że tutaj skala zideologizowania, ja mówię o Parlamentu. I jego okolicach jest jednak większa niż w takich lokalnych społecznościach, i to nie jest żadna nowość. Bo jak się robi badania, na przykład historyczne nad PRL-em. Mnie to kiedyś uświadomili moi koledzy i koleżanki historycy regionaliści badający te mikrośrodowiska w PRL-u, kiedy ja im tam tłumaczyłem, prawda, że tu PZPR walczył z kościołem, gomułka, Wyszyński, a oni mówili, tak tak, ale u nas nam z badań wynika, że tam sekretarz z proboszczem to żyli całkiem nieźle, nie, nie toczyli takich wojen, jakoś łagodzili. To wszystko, i ty masz wykoślawiony przez Warszawę obraz tego sporu. Ja mam wrażenie, że tak jest. Oczywiście będą takie samorządy, gdzie będzie to jeszcze ostrzej niż w Warszawie, ale to nie będzie cała Polska. Ale jak mówię, to jest tylko pewna propozycja. Ja mam takie przekonanie, że to jest jakieś rozwiązanie nieidealne, bo ja nie wierzę w idealne rozwiązania. Natomiast mnie interesuje deeskalacja albo właśnie złagodzenie poziomu polaryzacji w Polsce, i wydaje mi się, że to rozwiązanie jednak mimo wszystko, mimo VAT jest lepsze. Ale jak mówię, spór jest nierozstrzygalny. A propos edukacji, to ja na pewno walczyłbym o niezbędne minimum, bo myślę, że człowiek nie tyle Polakiem się rodzi, ile Polakiem się staje, i myślę, że Polak i obywatel Rzeczpospolitej no, powinien chociaż się otrzeć o pana Tadeusza i pana Kogito bez względu na to, w którym województwie się wychowuje tak. i czy włodarze tego województwa nie powiedzą, no ale to jest zbędne, bo to się nie jak ma do biznesu. Nie wiem co, ale to umówmy się, to jest kwestia wynegocjowania tego minimum. I tu się bierze podstawy programowe, to przede wszystkim by dotyczyło jednak takich dziedzin jak historia przedmiotów i na, język polski, bo jeśli chodzi o matematykę, fizykę, chemię, to tutaj znacznie łatwiej byłoby wypracować ten kompromis. Natomiast da się to zrobić, jestem przekonany. To minimum, dlatego że no, są pewne rzeczy, które, które jakby no, zdecydowana większość jest skłonna zaakceptować, i są takie obszary w programie Nauczania, które no delikatnie, miałyby nie aż tak wielu obrońców. I zdaję sobie sprawę, że to byłoby trudne. Natomiast mówię, alternatywą do takiego minimum jest mówię narzucanie sobie przez kolejnych ministrów w zależności od tego, z której opcji oni są, całkowicie się wywraca do góry nogami podstawę programową. Ja zresztą pewnie kiedyś usiądę i zrobię sobie taki żart, bo przerobiłem teraz tą nieszczęsną podstawę programową, e, 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 ponieważ pisałem podręcznik do liceów do historii dość dokładnie. I ona jest taka, no właśnie bardzo wyraziście prawicowa, to ja mogę napisać taką wyrazić. Lewicową i, 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 i pozmieniać różne kierunki, wtedy będzie bardzo wyraźnie widać, gdzie jest ten wspólny mianownik, a gdzie są te rzeczy, które są powyżej mianownika i które, które można, by, można by po prostu usunąć, i w zależności od opcji można by uczyć tego o tym czy, czy inaczej. Znaczy, dla mnie na przykład no niewątpliwie jest kwestia na przykład wychowania w duchu demokracji. No to, to jest dla mnie oczywiste, że żyjemy w państwie demokratycznym, to, to pewne rzeczy w historii powinny być oceniane z punktu widzenia Właśnie demokracji, czy coś służyło demokracji, albo było jej przeciwnikiem, prawda? Natomiast y, to jest pewna ogólna zasada, natomiast to nie musi się przekładać od razu na różne zideologizowane treści, ale jak powiadam, wszystko jest do dyskusji. To są wyłącznie propozycje, y, jak powiadam, y, takie. Zdaję sobie sprawę, że byłoby trudno wynegocjować jakiś kompromis, ale nie uważam, żeby to było niemożliwe. Yy, uważam, że, że to jest tylko kwestia woli obu stron. Dzisiaj tej woli nie ma, bo dzisiaj jest wola zwycięstwa stuprocentowego. Znaczy pokonania tej drugiej strony i, i zagonienia jej zupełnie gdzieś tam na zmarginalizowania w nadziei, że zniknie tam i już nie, 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 przepadnie. Dzisiaj oczywiście PiS jest takim triumfalistą, natomiast za chwilę mogę sobie wyobrazić, że ta druga strona będzie tak triumfować, bo tak było w czasach Platformy. Ja doskonale pamiętam rządy Platformy i to traktowanie tego PiSu jako gromady cudaków, dzikusów Którzy siedzą w klatce i tylko musicie na nas głosować, a my ich z tej klatki nie wypuścimy, ale jak wyjdą z tej klatki, to ola Boga. No i wyszli z tej klatki, tak? E, natomiast umówmy się, to nie jest metoda moim zdaniem na dłuższą metę do zbudowania kraju stabilnego, ponieważ polaryzacja, i to widzimy świetnie w ostatnich dniach, e, jest procesem, który musi być stale podsycany. I to nie tylko, żeby utrzymać dotychczasową temperaturę, ona musi stale rosnąć, panowie. Ona musi stale rosnąć. Czyli coś, co było jeszcze 3 czy 5 lat temu wystarczająco, żeby to podsycać. Teraz już jest niewystarczające, to znaczy, że za trzy lata trzeba będzie wymyślić coś dużo mocniejszego, żeby bodźcować ludzi, żeby byli jeszcze bardziej przeciw tej drugiej stronie. I to, co, co widzimy, no cała ta historia z tą nieszczęsną rosyjską komisją, to jest taki przykład bodźcowania, prawda? Nie mieliśmy czegoś takiego, no to mamy i proszę bardzo, mobilizujemy się. Za czy przeciw, prawda? A, a za chwilę można sobie wyobrazić kolejne. Ja nie będę tu podsuwał takich pomysłów, ale, ale one są dość dobrze znane z historii. Za chwilę możemy mieć kolejne, mówię za chwilę, czyli niekoniecznie te kampanii, ale zaczynamy czwórbój wyborczy, więc do wyborów prezydenckich w 25 roku już jest sporo różnych dziwnych rzeczy, dziś jeszcze ciągle niewyobrażalnych może pojawić, po co? Po to, żeby jeszcze bardziej zmobilizować obie strony. I obawiam się, że to się na, to nastąpi ja sądzę, że pan odwołuje się do bardzo mocnej w polskim społeczeństwie opowieści, mianowicie takiej, że to, co centralne, to z definicji bardziej skorumpowane, bardziej nieruchome, bardziej statyczne i takie niepodatne na reformę, a to, co lokalne, znów siłą rzeczy przez to, że mniejsze, bardziej mobilne, bliższe człowieka, to, to, być może, to być może lepsze. I sądzę, że na pewno taka wizja, nawet sformułowana w najbardziej ogólnych kategoriach znajdzie w Polsce posłuch, bo i pokazują to badania, że im dłużej rządzi Prawo i Sprawiedliwość, im dłużej rządzi zjednoczona prawica, tym nawet nigdyś w elektoratach lewicy mniejsza jest tyma do tego co państwowe. Chciałoby się myśleć, że e, wyborcy lewicy czy nigdy się wyborcy SLD jednak będą chcieli chronić te spółki skarbu państwa czy państwową własność. Okazuje się, że, że nie. Więc, więc rozumiem, do czego się pan do czego się pan odwołuje. Pewnie Marcin też będzie chciał to za chwilę podpytać, ale moje pytanie brzmi następująco. Jak daleko chciałby pan posunąć konkurencję między województwami? Nie tylko w dziedzinie edukacji, ale także na przykład Biznesu, polityki podatkowej, instytucjonalnej, ochrony zdrowia, zarządzania kryzysowego? Jak daleko konkurencyjność miałaby być paradygmatem tego zdecentralizowanego systemu, o jaki się pan upomina? Iwan, oczywiście w tej książce są zarysowane tak naprawdę pewne ogólne ramy, i tu jest wszystko kwestią do dyskusji. Na pewno nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w ogóle każde województwo ma odrębny system podatkowy. To, to jest niemożliwe. Natomiast mogą być różne podatki lokalne, prawda? Obok tego podatku ogólnopolskiego, który finansuje przede wszystkim rząd centralny, czyli to jest VAT tak naprawdę, mogę sobie wyobrazić podatki lokalne które wiadomo, że w województwach liberalnych byłyby niższe, w liberalnych gospodarczo, a w województwach, powiedziałbym, no bliższych myśleniu właśnie wspólnotowemu czy lewicowemu, bo to niekoniecznie musi być lewicowe, można sobie wyobrazić konserwatywne województwo, które też podnosi podatki, tylko na nie inne rzeczy, byłyby wyższe. Natomiast, natomiast czy to oznaczałoby, że biznes by uciekł natychmiast do tego województwa liberalnego, a te, te pozostałe zostałyby ogółocone? No tak nie jest, dlatego że znaczna część tego biznesu jest po prostu osadzona lokalnie i oni by próbowali sobie z tym radzić. No, gdyby ich doprowadzono do bankructwa tymi wysokimi podatkami, no to jest oczywiste, że przy najbliższych wyborach ludzie by te władze województwa, jako tych, którzy zrujnowali gospodarczo to województwo, doprowadzili do, do wymiany. Więc ja nie obawiam się, że tutaj narosłyby w ciągu jednej kadencji takie ogromne różnice, że to byłby pewien proces, który by się stopniowo rozwijał. Natomiast to wszystko, to jest do dyskusji. Ja nie kryję, że ja chciałem zacząć od tej edukacji, ponieważ ja nie jestem przekonany na przykład do tego, że należałoby właśnie e, e, od razu uwolnić wszystkie dziedziny. No ale weźmy służbę zdrowia. Tutaj rzeczywiście jest z jednej strony wymóg konstytucyjny, tylko jest pytanie, czy on jest dzisiaj przestrzegany równej dostępności do usług medycznych. Natomiast ja sobie mogę wyobrazić, że gdybyśmy tutaj ten pomysł, który już próbowano w Polsce zrealizować w systemie kas chorych, który wprowadził rząd Buska, tylko on został dość szybko zlikwidowany przez SLD i wprowadzono Narodowy Fundusz Zdrowia, ale ja sobie, tam pomysł był taki, że każde województwo ma swoją kasę chorych i że ludzie nie są przywiązani do tych kas chorych, czyli że mogą korzystać z pewnych usług medycznych w innym województwie. Ja bym sobie to wyobrażał podobnie, co by sprawiło, że te województwa, które miałyby, mówiąc tylko, lepszy system ochrony zdrowia, miałyby w nim więcej klientów. Czyli ci ludzie mogliby się, no wiadomo, że pewnie nikt z Podkarpackiego by nie jechał do, do Zachodniopomorskiego się leczyć, bo to za daleko, ale gdyby się okazało, że ktoś mieszka na granicy województwa, w Podkarpackim mieszkając na granicy województwa małopolskiego, a tam działa lepiej opieka zdrowia, to by się przepisywał do systemu małopolskiego. Czyli ja po prostu wierzę w pewną konkurencyjność, a nie wierzę właśnie w taki scentralizowany system NFZ-owski, który przerabiamy już 20 ponad lat, w tej wersji najnowszej. Podam panu jeden konkretny przykład Przykład, dlaczego ja w tą decentralizację wierzę? Otóż, jak wprowadzono ten system kas chorych, to w województwie śląskim pan Sośnierz, który został szefem śląskiej kasy chorych, wprowadził kartę ubezpieczenia medycznego, taki rodzaj karty kredytowej, prawda, na której zapisywano zwolnienia, zapisywano recepty, i wprowadził to w roku 2001. I w, w, czyli w ostatnim roku rządów Jerzego Buzka. To y, y, przyniosło poza wszystkim ogromne oszczędności, bo nagle się okazało, że wykryto przypadki np. lekarzy, którzy wydawali 200 recept na ten sam lek jednego dnia, ale generalnie usprawniło system funkcjonowania opieki zdrowotnej. I ten pomysł uznano, mimo że kasa chorych Śląska upadła, za bardzo dobry. Ja później przez lata pytałem różnych polityków, kiedy to zostanie w skali całego kraju wprowadzone. I kolejni, pamiętam, polityków platformy, którzy mnie zapewniali, to już niedługo, już jest to zaawansowane, jeszcze chwila i to będzie. Mówili mi, panie profesorze, my to unowocześnimy, to nie tylko będzie taka, to my to zintegrujemy z dowodem osobistym. I tak to wprowadzano, wprowadzano, aż wreszcie wprowadzono. I parę lat temu, ale to dosłownie tuż przed. Wybuchem w pandemii wprowadzono system e-zwolnienie, a później system e-recepta, tylko że to zajęło prawie 20 lat w stosunku do tego, co zrobił sośniz. Czyli co pokazuje, że wprowadzenie czegoś w skali Polski kraju całkiem dużego jest, okazuje się znacznie trudniejsze niż w skali regionu. I teraz ja mogę sobie wyobrazić różne technologie i usługi medyczne, które okaże się, że w skali regionu jest znacznie łatwiej wprowadzić niż w skali całej Polski. I że jak to zadziała tam, to inni będą to chcieli do u siebie także. Czyli ja wierzę w ten system uczący się, że szczególne regiony się między sobą będą uczyły. Nie wiem, czy to zadziała, bo na razie tak na to nie ma szans, bo zaraz wszyscy podniosą krzyk, że jak to, jak może być dopuszczalne, że w jednym regionie ktoś się leczył lepiej niż w innym, skoro konstytucja gwarantuje równy dostęp do, do usług medycznych, tylko że, umówmy się, konstytucja na mnóstwo rzeczy gwarantuje, tylko niewiele z tych gwarancji wynika. Więc ja twierdzę, że ja nie chcę dogmatycznie przesądzać, co i jak powinno być zdecentralizowane, natomiast uważam, że ten kierunek jest pewną szansą i powinniśmy wypróbować, bo inaczej będziemy czekać, mówię, na kolejne reformy służby zdrowia z Warszawy, a ja już w nie nie wierzę. Ja za długo żyję w tym scentralizowanym systemie, w tym wypadku służby zdrowia, żeby wierzyć w w to, że jakiś kolejny następca ministra Niedzielskiego będzie geniuszem, który nagle wpadnie na pomysł, jak ten system uzdrowić, a tylu jego poprzedników nie, nie było tego w stanie zrobić. Więc, więc ja wierzę po prostu mówiąc krótko w rozwiązywanie pewnych problemów na mniejszą skalę. To, żeby nie wchodzić w każdą kwestię detalicznie, idąc za Pana sugestią, wróciłbym jeszcze na taki wyższy poziom ustalenia pewnych generalnych zasad. Wspomniał Pan, profesor, o tym, że TVP od razu wrzuciła obrazki z Donbasu. Ja bardziej sportowo, bardziej fair play, powiedziałem, Włochy. I ten przykład włoski nadal mi w uszach pobrzmiewa. Znaczy we Włoszech w istocie są silne regiony, jest Senat jako odbicie regionalizacji, co także, co także Państwo w książce proponujecie. No I co tam widzimy? Widzimy tak naprawdę, że te odwieczne podziały. Na północ, która mówi, że nie ma południa Włoch, jest co najwyżej północ Afryki, i na południe, które mówi, że nie ma północy Włoch, jest przedłużenie Bawarii, e, e, się pogłębiają, one się pogłębiają zarówno majątkowo, jak i mentalnie. I dodatkowo, e, mamy tam też taki problem, że ilekroć dochodzi do głosowania kolejnego, do kolejnego referendum, bo Włosi lubią referenda, w sprawie pogłębienia regionalizacji, to w ciemno można typować wyniki. Większość ludzi w Wenecji i w Turynie powie, oczywiście, jeszcze więcej tutaj w regionach, a większość ludzi w Lecce i w Neapolu powie, nie, wróćmy do tego, co było, dlatego, bo my się zmagamy z problemem e, braku efektywności alokacyjnej. Mm -hmm. Że bogate regiony mają się świetnie, biedne mają się słabo, a rząd w Rzymie mówi, no ale co my możemy, no pieniądze są w regionach, a w państwach jeszcze uboższych ten problem jest jeszcze bardziej uciążliwy. Tu w literaturze się często przywołuje Filipiny czy kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie rządy już, że tak powiem, w ogóle nauczyły się rozkładać ręce mówiąc, no ale słuchajcie, jest decentralizacja, no najwyżej się przeprowadźcie do regionu, w którym jest lepiej. No tak, ja powiem w ten sposób. E, e, to jest tak, że e, w takim razie to trzeba głosować na prawo i sprawiedliwość, no bo to jest partia, która daje panu gwarancję e, pogłębienia tego procesu, no który szanta, ma pan szanta, teraz. Panie, bo nie i mam cienia wątpliwości, że PIS od 8 lat, i za to będę chwalił, głównie wspiera te regiony biedniejsze w Polsce, a to są twarde liczby. Oni się tym chwalą, oni tam budują drogi, oni tam e, e, prawda, inwestują, a duże miasta i tak sobie poradzą. To właśnie politycy PIS wprost mówią duże miasta i tak sobie poradzą, musimy dbać o tą Polskę B, o tą Polskę prowincję, no i okej, okay, no i zobaczymy jaki będzie finał tego procesu rozwojowego, bo ja rozumiem, że pan się obawia, że decentralizacja pogłębi różnicę I ja powiem tak, istnieje takie niebezpieczeństwo rzeczywiście, ale istnieje też szansa, że te lepiej urządzone regiony jednak staną się wzorem dla tych gorzej urządzonych, że oni będą pewne rzeczy przenosić, bo to nie jest w przypadku Włoch tylko Kwestia braku środków z centrum z Rzymu. Bo jeśli byśmy sobie wyobrazili powrót do czasów, kiedy ta władza centralna była silniejsza, tak i słała tam na południe środki, to tam była taka fantastyczna instytucja o nazwie Mafia, która zdaje się, rozkradała te centralne inwestycje i może tu tkwi problem. Może tu tkwi problem, dlaczego no, te regiony niektóre państwa. się ro, ro, słabiej rozwijają? A dlaczego ta mafia się rozwijała? Bo po pierwsze, rząd centralny nie Realizował swojej oczywistej funkcji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, czyli bardzo długo, przez długie dekady nie był w stanie, ponieważ był skorumpowany i przegniły wewnętrznie, stworzyć na tyle skutecznych służb policyjnych i prokuratorskich, żeby tą mafię tam wytępić. I udało się to w końcu, zdaje się, nie wiem czy do końca, ale w jakimś zakresie. I zobaczymy co dalej. Bo wie pan, bo to jest tak, ja widzę inny zarzut. Mnie mniej martwi zarzut taki, że regiony biedniejsze będą biednieć w tym systemie, a regiony bogatsze będą się bogacić. Ja się bardziej boję innego mechanizmu, o którym słyszę, jak jeżdżę właśnie po Polsce tej regionalnej. Panie kochany. Byłem w takim ostatnio mieście, już nie wymienię go, i powiedziano: To wszystko pięknie, ale pan nie rozumie, że tu od 30 lat rządzą w kółko ci sami ludzie, którzy są. Bo to jest taki lokalny układ, lokalna sitwa, która jest tak naprawdę od yy, kręgów, od biskupa do, 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 do miejscowego przywódcy lewicy. I oni są tam wszyscy zblatowani, i oni rządzą. No i teraz jest pytanie: co na to można poradzić? I ja powiem tak: można poradzić tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, tu już PiS wprowadził jedną rzecz, ja ją nie, popieram, tak jak niewiele rzeczy, które PiS wprowadził, to to popieram. Mianowicie kadencyjność władz w samorządach. Czyli koniec z tymi wiecznymi prezydentami miast. Nie kryję, że ja uważam to za... Tak jak chwalę polski samorząd, to tak uważam, że brak tej dwukadencyjności był fundamentalnym błędem i uważam, że po 10 latach naprawdę prezydent powinien sobie znaleźć miasta, czy burmistrz, czy wójt swojego następcę, czy następczynię i powinien się zająć czymś innym. To oczywiście nie rozwiązuje problemu, bo właśnie ten następca, czy następczyni może być przedłużeniem tego układu lokalnego. Lokalnego. I dlatego ja proponuję, cały nasz system decentralizacyjny przewiduje utworzenie jednej nowej instytucji w Warszawie, ale tylko jednej. My to nazywamy Funduszem Mediów Lokalnych. Mianowicie, chcielibyśmy dać taką instytucję finansowaną z budżetu centralnego, i tu, oczywiście, głównym problemem jest stworzenie takich władz tego funduszu, które byłyby możliwie odporne na różnego rodzaju naciski, co w Polsce no, tchnie naiwnością. Bo oczywiście ciężko dziś uwierzyć, że w Polsce może być instytucja złożona z ludzi naprawdę niezależnych. Myśmy tam wymyślili dość skomplikowany po, sposób powoływania tych, władz tej instytucji, taki o to, żeby nikt nie mógł tak jak to z Trybunałem Konstytucyjnym, tak w ciągu kilku lat wymienić całego składu i, i obsadzić swoimi ludźmi. To by trwało znacznie dłużej. Ale mówiąc krótko, ten fundusz mediów lokalnych przy założeniu, że nie dałoby się go łatwo skorumpować, e, m, dawałby mediom lokalnym granty na kadencje pełne czyli lokalne radio, lokalny portal, lokalna gazeta, e, lokalna telewizja dostawałaby fundusz na 5 lat równy, e, władzom, równy kadencji władz samorządowych z jednym zadaniem zajmowania się polityką lokalną i patrzenia tej władzy na ręce. Oczywiście to znowu nie daje nam gwarancji, że za chwilę ci właściciele czy organizatorzy tego medium się nie zblat zbratają, nie, 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 nie zblatują, prawda, z y, tymi władzami lokalnymi, no ale na każdy system można znaleźć jakiś jak, jakąś wadę i, i wszystko skompromitować. Ja wierzę, że to byłaby próba y, dania szansy i Skąd bardzo słabym mediom lokalnym na niezależne finansowanie. Dlatego, że jak ja gdzieś jeżdżę po Polsce i zawsze oglądam, jak wyglądają te media lokalne, no to w 90% natrafiam albo na gazetkę, albo na portal finansowany przez włodarzy miasta, czy, czy włodarzy, włodarzy lokalnych. No i to jest bez sensu, to jest jasne, że to jest gazetka kuczci, prawda, pana burmistrza, czy kuczci pana prezydenta, czy, czy portal. Natomiast taki fundusz mediów lokalnych, moim zdaniem, dawałby pewną szansę, jak mówię, nie gwarancję, bo, bo jasność, to co ja proponuję, nie będę komuś mówił, że to na pewno zadziała. Ja mówię tylko o tym, że jeżeli nam się nie podoba to co jest, nam się nie podoba, to szukam jakiegoś rozwiązania alternatywnego i my tą alternatywę proponujemy. Więc ja wierzę, że ten fundusz mediów lokalnych patrzyłby władzą na ręce i piętnowałby, mając niezależne finansowanie gwarantowane na wiele lat z góry z Warszawy, mógłby dość skutecznie przynajmniej być tak zwanym sygnalistą, na przykład dla takich instytucji kontrolnych jak NIK, jak CBA, czy jego następca, bo ja uważam, że generalnie tak człowiek jakaś służba antykorupcyjna w, w Polsce powinna działać, choć nie powinni być absolutnie jej władze tak powoływane, jak to w przypadku obecnym jest, że właśnie politycy PiSu kolejni kierują CBA, czy jacyś inni by w przyszłości, ale to jest jakby odrębna sprawa. No w każdym razie do czego zmierzam? Uważam, że to jest główne zagrożenie. Nie to, że ten system by pogłębił te różnice regionalne, tylko że rzeczywiście danie większej władzy regionom sprawiłoby, że lokalne sitwy, mafie, które rzeczywiście istnieją, poczułyby się jak ryba w wodzie i miałyby jeszcze więcej władzy, jeszcze więcej pieniędzy. I, i, i w związku z tym. Tego typu antidotum sprowuje, proponujemy. Natomiast, tak jak powiadam, yy, 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 czy to by zadziałało, to byśmy się przekonali dopiero, jakbyśmy to wdrożyli. No, be bez tego dyskusja jest czysto akademicka. Chwała profesorowi za yy, mierzenie się z problemami i proponowanie rozwiązań, nawet jeżeli te rozwiązania są potem przedmiotem yy, intensywnej polemiki, bo rzeczywiście lepiej niż wyłącznie narzekać, to proponować coś swojego. Ale to jeszcze dwa słówka o. O tych mediach, bo jest trochę tak, że media lokalne w świecie zachodu. Rozwalił nie pis, nie platforma, tylko rewolucja technologiczna i monopolistyczny model wielkich platform cyfrowych. I na te platformy cyfrowe nie ma mocnych. Ja widzę jak bardzo serwilistyczny wobec wielkiego zagranicznego kapitału, i przede wszystkim amerykańskich korporacji jest dzisiaj rząd w Warszawie, i widzę, jak bardzo nie jest on w stanie z nimi dyskutować jak równy z równym, więc tym mniejsze są moje, moje przekonanie jest tym mniejsze, że w stanie z wielkim światowym kapitałem będzie negocjować lokalnie. Władyka, burmistrz samorządu. Ale to już panu wojewoda. odpowiem, ale my, my zakładamy członkostwo w Unii Europejskiej. Ja uważam, że właśnie to jest kierunek rozwoju Unii Europejskiej. Ja mniej wierzę, mówiąc szczerze, w integrację, którą dzisiaj w Brukseli nam się proponuje, na przykład wprowadzanie, nie wiem, jednolitego systemu podatkowego. Tym bardziej mniej wierzę w europejską armię. Natomiast najbardziej wierzę w Unię Europejską jako sojusz państw zagrożonych właśnie supremacją tych wielkich koncernów, głównie amerykańskich. I jakby to jest dla nich partner. To znaczy, mówiąc krótko, jeżeli Unia Europejska sobie z nimi nie poradzi, to nie poradzi sobie ani rząd w Warszawie, ani tym bardziej, ma pan rację, rząd, lokalne, lokalny rząd w Krakowie czy w Szczecinie. Tak? To, to jest oczywiste. Natomiast, natomiast wie pan, z wielkimi koncernami, jak mówię, może sobie poradzić tylko Unia Europejska. Ja, ja nie wierzę w to, że jakikolwiek rząd polski ma wystarczający potencjał, żeby rzucić alfabetowi czy właścicielowi Google'a. Prawda, wyzwanie. To, to jest niewykonalne, bo takich rządów jest może kilka na świecie, na czele z chińskim, prawda? Ale to, to, to nie jest nasza liga. Więc ja bym, ja bym tutaj się trzymał Unii Europejskiej w tym zakresie i, i, i tego bym się domagał od władz w Brukseli, żeby się na tym skoncentrowała, a nie na wielu innych pomysłach, które tam gdzieś się rodzą, co do których ja nie mam przekonania, że one się udadzą i że, 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 że one, one przyniosą coś dobrego, bo ja się po prostu boję, że zbyt silna integracja Unii Europejskiej po prostu ją rozsadzi i cały ten projekt runie, ale to jakby jest temat na inną rozmowę. W każdym razie zgadzam się z panem. Nie ma szans, że te lokalne władze sobie poradzą z tymi wielkimi koncernami. Tu pełna zgoda. A ja to pytanie. Marcin, pozwolisz, że się wbiję? No, on będzie błyskawiczny. Pewnie. A czy tak co do zasady, to wierzy pan, że lokalny samorządowiec jest mniej podatny na korupcję niż władza centralna? Nie, wie pan co? Ja myślę, że to jest kwestia indywidualna. Natomiast wiem, że jak pan skorumpuje ministra w Warszawie, to skala szkód jest nieporównanie większa jak pan, niż jak pan skorumpuje jednego ministra regionalnego, a żeby osiągnąć podobny efekt, musi pan skorumpować 16 regionalnych ministrów, tak? W jakiejś tam sprawie, a nie tego jednego w Warszawie. To tylko co jest łatwiejsze do osiągnięcia? Mi się wydaje, że skorumpowanie tego ministra w Warszawie niż tych 16 regionalnych. I to jest moja odpowiedź, tu innej nie będzie. Mhm. Ryszard Bugaj, że znowu się powołał na autorytet dla naszej strony sporu, <grych> napisał kiedyś, samorząd to nie jest królestwo niebieskie, wbrew temu, co się w Polsce głosi. Ja idąc tym tropem wymieniłbym jeszcze parę problemów z samorządem, które tro, trochę mi nie pozwalają spać na myśl o tym, że byłby potężniejszy. No właściwie wszystko, co jest w książce, umówmy się na Polskę, opisane jako akt oskarżenia przeciwko władzy centralnej, moim zdaniem się odtwarza na poziomie samorządu. Jarosław Kaczyński miał po części rację, kiedy mówił o układzie, on tylko powinien był dodać, że ten układ istnieje, ale w każdej gminie. Albo na poziomie każdego powiatu, że nie ma jednego centralnie zarządzanego układu, jest 100 tysięcy układów. Um, I problem z tymi układami jest to, że one żerują pewne patologiczne sytuacje. Na przykład gigantomanię inwestycyjną, o której jest mowa w książce na poziomie rządu, ale ona absolutnie istnieje na poziomie samorządu. Mówię tu o wszystkich stadionach, akwaparkach i tak dalej, kiedy ludzie w odległości spacerowej od centrum miasta palą węglem w piecach. Mówię o marnotrawstwie w postaci wspaniałych siedzib, drogich samochodów, egzotycznych delegacji. To też jest choroba jak najbardziej samorządowa, plus taki monarszy styl wielu prezydentów. Ja sam mieszkałem w mieście, w którym prezydent dorożką jechał przez główną ulicę i pozdrawiał takim monarchistycznym gestem yy, zgromadzonych. No, nepotyzm i kumoterstwo to nie muszę mówić, no właściwie samorząd się trochę wyrodził w spółdzielnie pracy w bardzo wielu miejscach. No a jak weźmiemy zwłaszcza mniejsze miejscowości, gdzie, e, gdzie trzyma w ręku e, taki burmistrz 300 etatów, 400 etatów, no tak to, to pomnożyć przez rodziny, no to właściwie jesteśmy blisko ilości ludzi, którzy Dobrze. biorą udział okay. e, realnie w wyborach to ja panu odpowiem dwoma I pytaniami i tylko ostatnie zdanie eee, i, dobra, to tylko ostatnie zdanie powiem i w świetnej książce Lokalsi Andrzeja Andrysiaka, tam pada taka fraza obywatel to wróg czyli, że jak z nim rozmawiają ci samorządowcy to mówią, że my tu dobrze żyjemy my mamy wszystko dobrze poukładane a co robi obywatel? miesza się, wcina się, zagląda nam w nasze sprawy i bardzo często ten obywatel patrząc się na tego dziennikarza mówi czemu tu nikt nie przyjedzie i nam nie pomoże bo my jesteśmy bezradni Wobec tych włodarzy. Dobrze, to po kolei, znaczy ja odpowiem dwoma pytaniami. Po pierwsze, pan się zgodzi, że demokracja jest jednak lepsza od mimo swoich licznych wad od innych form rządu. Zgoda? Zgadza się pan zapewne z tym, tak? Tak. Dobra. I tak. teraz tak, w naszej książce na stronie 27 ma Pan taki wykres. To jest wykres, jak ludzie w Polsce oceniają działania rządu, Sejmu, Senatu i samorządu. I myślę, że nasi widzowie zobaczą tam jedna taka krzywa, idzie znacznie wyraźniej ponad wszystkimi pozostałymi. To jest krzywa samorządu. O tyle lepiej Polacy na przestrzeni ostatnich 20 ponad lat oceniają wyżej samorząd od innych form rządu. Mimo tych wszystkich wad, o których pan powiedział, co do których ma pan rację, to niechże ci ludzie. Mają swój rozum i niech decydują, pozwólmy im decydować. Jeżeli im się to wszystko, mimo tych wszystkich wad, podoba bardziej od tego, co się dzieje w Warszawie, to dlaczego mamy wierzyć, że w tej Warszawy przyjadą ci, którzy to wszystko naprawią, skoro oni są tak znacznie gorzej postrzegani? Ja po prostu nie mam na to odpowiedzi, na to pytanie. Bo ja się zgadzam z tymi wszystkimi patologiami, które występują w samorządach. I tak jak już wcześniej panu powiedziałem, jedyne, co może zrobić im Warszawa, to dać finansowanie dla mediów lokalnych, żeby im uświadamiały, co ich lokalni włodarze robią nie w porządku. Ale nic ponad to, bo gdybym ja się zgodził na cokolwiek innego, to wracamy do prezesa Kaczyńskiego, którego wizja jest prosta. Polska jest opanowana przez sitwę, obsagentury, mafie lokalne. Jest tylko mała grupa patriotów, która się skupiła wokół Prawa i Sprawiedliwości. Teraz trzeba wszystko scentralizować i słać tych patriotów w teren. Niech tam siekierą, toporem wycinają, prawda, te patologie, wypalają żelazem i tak dalej, i wtedy będzie dobrze. I to są te dwa proste modele. Ja nie wierzę w model prezesa Kaczyńskiego, bo gdybym wierzył, to bym dzisiaj w prawie i sprawiedliwości, bo ja kiedyś uważałem podobnie właśnie jak Kaczyński, że właśnie to trzeba uzdrawiać z Warszawy. Po czym sobie uświadomiłem, że to jest beznadziejna sprawa i to jest w istocie rzeczy prowadzi do jeszcze gorszych skutków, Niż system, w którym damy ludziom więcej swobody. Natomiast trudno, jak sobie ludzie będą konsekwentnie wybierać, powiem pan, ja panu powiem, z czego się też bierze częściowo narzekanie na samorząd. Bardzo często jest tak, że rządzi taka lokalna elita, która się rzeczywiście no, jest nieduża, znają się tam, są spokrewnieni, i jest jakaś grupa ludzi, którym się to nie podoba, bo chcieliby zająć jej miejsce. I oni mówią, no tak, wszystko zdominowali i tak dalej, natomiast sami nie są w stanie się zorganizować i stawić im czoła, no bo lokalne układy, bo nie ma pieniędzy i tak dalej. No to wie pan, tylko że na to nie ma rady, to znaczy po prostu to jest zawsze tak, że ktoś jakąś władzę sprawuje, e, a ktoś tej władzy pożąda i albo jest w stanie się zorganizować i tą władzę przejąć, i ja mu chcę pomóc, bo ja mu chcę dać to lokalne medium, tak? Ja mu chcę dać kadencyjność dla tego e, przeciwnika, który po, który po 10 latach będzie musiał ustąpić, czyli ja otwieram pewne pola, no ale musisz sobie poradzić sam, no ja za ciebie, nie, nie, bo to pan przed chwilą powiedział, niech przyjedzie ktoś z Warszawy i zrobi porządek. Okej, okay, to zgromadź materiały, że tu jest korupcja, że tu jest złodziejstwo, to przyjedzie CBA, przyjedzie prokuratura i zrobi porządek, a nie, że oni się tam zdogadali i rządzą, no. no dogadali się i rządzą, bo widocznie ludzie ich wybrali. Wie pan, czyli inaczej mówiąc, nie, 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 nie dążmy do pewnego ideału, bo go nie będzie. Ja dlatego właśnie wcześniej na początku mówiłem, że ja się wyleczyłem wszystkich tych doktryn, takich całkowicie. Bo one obiecywały całkowitą naprawę rzeczywistości. No, marksizm, leninizm, oczywiście, już w takiej formie idealnej, prawda? W innej bardziej ułomnej, ale to wszystko wiemy, jak się skończyło. Więc ja bym proponował system jednak mniej doskonały, który z góry zakładamy, że będzie miał pewne wady, natomiast on się można go w miarę upływu czasu doskonalić. Może można znaleźć jakieś nowe narzędzia yy, dzięki rozwojowi technologicznego, które pozwolą utrudnić działalność takim lokalnym sitwom i mafią. No na przykład dla mnie bardzo ważne, ważna jest jawność obrad różnych tych władz lokalnych, prawda? To, że dzisiaj można naprawdę postawić kamerki internetowe i niech te wszystkie te rady, co częściowo już ma miejsce, radzą nie w zamkniętych gabinetach, tylko niech wszyscy zainteresowani to śledzą, prawda? Na czele z tymi dziennikarzami lokalnymi. Bo jawność, moim zdaniem, i transparentność służy właśnie eliminowaniu patologii. Natomiast ich w całości nie wyeliminuje, no bo wszystko można wyreżyserować, ustawić, na to nie będziemy mieli rady. Czyli podsumowując, ja powtarzam raz jeszcze, ja nie wierzę w system, w którym Warszawa jest w stanie uzdrowić całą Polskę. Warszawa ma dość własnych problemów i nie jest w stanie z nimi poradzić. I tym bardziej nie wierzę w to, że ci ministrowie tutaj, prawda, z Warszawy, uzdrowią problem takiego czy innego lokalnego samorządu. Natomiast mówię, model, w którym samorządów nie było, już mieliśmy w PRL-u, tam wszystko było scentralizowane i wiemy, jak to wyglądało. Mhm. I to ja się mogę tylko odbić, odbić tą piłkę. Um... No muszę się oczywiście nie zgodzić z tym reduktio ad leninum i reduktio ad kaczyńskam, to znaczy do PiSu mam stosunek ambiwalentny, ale raczej krytyczny, a antykomunistom jestem bardzo zajadłym. E, natomiast patrzę w stronę chociażby takiego kraju jak Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii bardzo długo trwają dyskusje, czy w końcu dewolucja była dobra czy zła. Notabene dewolucja robiona przez lewicowy rząd e, Tonego Blaira. I e, jedną z najciekawszych opinii, jaką czytałem na ten temat, była, była opinia lokalnej e, polityczki, która powiedziała tak: Po dwudziestu paru latach, ja widzę coś takiego. E, jak rozmawiam z politykami w Whitehall w Londynie, to oni są dobrzy źli, urzędnicy są dobrzy źli, ale generalnie widzę, że oni próbują myśleć o całości że oni nie widzą tylko Londynu, oni też widzą Szkocję i widzą Walię i widzą większe i mniejsze miasta i to jest jakby ich naturalny sposób myślenia. Jak jadę w teren do Middlesbrough, Newcastle albo jak rozmawiam z politykami szkockimi czy północnoirlandzkimi, to dla nich Szkocja czy Północna Irlandia to jest cały świat, znaczy reszta może spłonąć. I że ona cały ten swój tekst oparła na takim głębokim przekonaniu, no z tymi z Londynu chociaż jest o czym rozmawiać. Dobrze, ja wiem, tylko wie ma, no, między innymi dlatego chcemy uczynić tych szefów województw, czyli tych wojewodów samorządowych członkami Senatu, w którym to Senacie będą się musieli też zmagać z programami ogólnopolskimi. Oni będą drugą izbą parlamentu, czyli oni będą musieli też się patrzeć na państwo jako na całość, na problemy związane z polityką zagraniczną, polityką obronną, właśnie polityką bezpieczeństwa, ale także polityką energetyczną na przykład, bo to jest jasne, że tutaj żadne województwo nie będzie sobie własnego systemu energetycznego tworzyło, tylko musi mieć w skali całego kraju, a to będzie jedno z absolutnie najbardziej fundamentalnych zadań dla w ogóle rządu centralnego. Rozwiązanie problemu, który, który mamy z energetyką i to jest najbliższe 20 lat albo i więcej nam za i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, oczywiście oni będą zawsze patrzyli przez pryzmat swojego województwa, to jest jasne, ale proszę zwrócić uwagę, że my na przykład pro, proponujemy, żeby oni nie mieli takiego zwykłego głosu, tylko głos ważony. Tak? Czyli y, wojewoda województwa liczniejszego ma większą siłę, y, że tak powiem, w tym Senacie od województwa, y, reprezentanta województwa mniejszego. Więc wie pan, staramy się ten system zrównoważyć, więc to nie jest tak, że my chcemy po prostu tą Polskę zlandyzować, kompletnie, potworzyć udzielne księstwa i właśnie puścić na żywioł. Natomiast uważamy, że ten system dotychczasowy. E, już na dłuższą metę, znaczy, bo wie pan, moja opinia jest taka, że do 2015 roku istniała w Polsce pewna równowaga między rządem a samorządem, wytworzona po reformach rządu Buska, po tej reformie e, podnoszącej samorząd do szczebla wojewódzkiego z końca lat 90. Tylko, że... Po 2015 ta równowaga została zaburzona, o czym już mówiłem, i my teraz idziemy w kierunku centralizmu większego. I moim zdaniem, jeszcze przez jakiś czas pójdziemy, nawet jeżeli PiS straci władzę, to wydaje mi się, że, że ten antypis tak szybko nie zrezygnuje z tych. Dlaczego? Bo ciągle jest ta wiara, którą Pan też reprezentuje, że ten rząd centralny, jak tylko przyjdą tam lepsi ludzie, a nie ci straszni od spisu, ci ci okropni nieudacznicy, to on to wszystko wyprostuje i będzie lepiej, Polska się będzie szybciej i dynamiczniej rozwijała. A ja uważam, że to jest yy, nieprawda, że po prostu cały ten mechanizm jest zdefektowany. Czyli, mówiąc krótko, problem nie jest w kierowcy, a problem jest w układzie kierowniczym pojazdu. Jeśli nie zmienimy układu kierowniczego pojazdu i tam przy okazji silnika i tak dalej, to ten samochód szybko, szybciej nie pojedzie, niezależnie od tego, jakiego kierowcę pan stawi za, za kierownicą. I to jest istota sporu między nami. Natomiast, jak powiadam, no ja nie, nie, nie jestem głęboko przekonany, że remont tego samochodu na pewno go uczyni, prawda, znakomitym, ja w to wierzę, natomiast ja, ja nie będę się upierał przy tym, że ja na pewno mam rację. Ja tylko po prostu szukam jakiegoś rozwiązania systemowego dla problemów, które mamy w Polsce, a nie rozwiązania, które polega na tym, że w miejsce tych złych przyjdą nasi lepsi, bo ja w to już przestałem wierzyć. Ja zresztą mówię, że nigdy w to nie wierzyłem, bo to jest zasadniczy problem w ogóle generalnie nie taki fundamentalny, jeśli chodzi o organizację, nie tylko ustrój polityczny. Czy ważniejsi są ludzie, czy procedury? W Polsce panuje przekonanie, że bez porównania ważniejsi są ludzie, zwłaszcza żeby to byli nasi ludzie. A procedury, no to wiadomo, jakieś tam muszą być, ale kto by się tym przejmował? Otóż ja uważam, że jest odwrotnie. Że fundamentalnie ważne są procedury. Oczywiście ludzie też są istotni, ale jeśli będą złe procedury, a uważam, że mamy złe procedury w tym wypadku ustrojowe, żadni ludzie nie, nie, nie dadzą rady. Natomiast jeśli będziemy mieli lepsze procedury, to oczywiście. Źli ludzie też je rozwalą i zepsują, ale będzie im znacznie trudniej niż przy tych procedurach, które mamy obecnie. I tyle, nic, nic więcej nie potrafię panu A powiedzieć. Tu, tu się z panem profesorem w pełni zgadzam. To znaczy, ja też uważam, że ta personalizacja polityki jest naszą chorobą i że trzeba rozpocząć i wygrać wojnę o instytucje, o lepsze instytucje. Ja bym w ogóle najchętniej zmienił polską konstytucję. No, nasza propozycja wymaga zgadzam. zmiany, bo bez zmiany konstytucji, tak. przynajmniej nowelizacji, się nie da tego wprowadzić. O czym, o czym jest mowa w, te, w tej książce? I, w której i, tu rozmawiamy. I, i, I zajawię temat, gdzie ja bym widział pole do poprawy, ale takie warszawskie pole do poprawy. Otóż jest taki temat, jak, jak centrum decyzyjne rządu, jak mózg państwa. Tak. Znaczy, państwo polskie jest z grubsza bez mózgie i zgadzam się z Janem Rokitą, że jak ktoś się pyta, co to jest postkomunizm w praktyce, a to jest to. To znaczy, po, y, mamy tu sytuację, w której tradycyjnie państwo polskie nie potrzebowało centrum decyzyjnego, bo ono było w siedzibie PZPR. I obecnie jest tak samo, tylko że mamy obrotowy PZPR. Kto wygra wybory, ten jest teraz PZPR-em. No więc na pytanie, gdzie jest dzisiaj centrum decyzyjne rządu, odpowiedź brzmi na Nowogrodzki. No, Trzeba powalczyć o instytucje. I teraz pytanie: Czy widziałby Pan tutaj taką możliwość, żeby gdzieś, może w KPR-mie, może gdzie indziej, ulokować takie, taki realny mózg państwa, który by sprawił, że to państwo by funkcjonowało na poziomie ponadpartyjnym? Nie hmm. co, ale to by wymagało przede wszystkim kompromisu politycznego, wie pan, bo natomiast na poziomie takim wykonawczym, no to ma pan nawet tam te, te, ten departament w Kancelarii Premiera, którym profesor Maliszewski kieruje, ten departament strategiczny, tylko on się żadnymi strategiami nie zajmuje, z wyjątkiem strategii wyborczej, bo oni tam głównie prowadzą rozbudowane badania socjologiczne na poziomie nie całej Polski, tylko poszczególnych regionów, a nawet powiatów, a słyszałem nawet, że gmin i analizują ile tam można Urwać przy najbliższych wyborach, żeby zwłaszcza te swingujące gminy i, i powiaty przeciągnąć na swoją stronę. Natomiast gdyby oni się zajmowali właśnie planowaniem y, y, zmian w energetyce czy, czy w polityce obronnej i tak dalej, no to byłoby to. Tylko, że, tylko, że to na nic nie da, bo nawet jeżeli oni tam wymyślą najlepsze rzeczy, jeżeli pan nie będzie miał kompromisu na poziomie politycznym, że na przykład y, jeśli się y, uruchamia jakiś Decyzje, których horyzont wykracza poza jedną kadencję, na przykład ma się pomysł na budowę elektrowni nuklearnych albo zakup jakiegoś rodzaju broni, które wiadomo, że będą służyły i cała realizacja tego potrwa grubo niż 4 lata, to trzeba się w tej sprawie próbować dogadać z opozycją. Tak? I to jest to, czego kompletnie u nas nie ma. I PiS tutaj, można powiedzieć, poszedł jeszcze dalej, ale za platformy było podobnie. I ja myślę, że to jest nam bardziej potrzebne, że mówiąc krótko, pewne rzeczy. Uzgadnia się z drugą stroną, bo jeżeli się tego nie uzgodni, to istnieje niebezpieczeństwo, że jak oni wygrają za cztery lata, to wszystko wywrócą do góry nogami. Ja to nazywam problemem nieciągłości państwa polskiego i to nam wychodzi no, bardzo brutalnie, no, na przykład właśnie w na najostrzej sprawie energetyki. Dlatego, że to nie jest tak, że w PiSie czy w Platformie byli wrogowie energetyki jądrowej. Wszyscy właściwie ją akceptowali, tylko że tak prowadzili te badania i działania przygotowawcze, że dopiero u schyłku drugiej kadencji PiSu się zaczęły jakieś realne decyzje, że coś będzie w sprawie tej energetyki jądrowej robione, więc już za 10 bądź 12 czy 15 lat, jeśli nie dorwie się po drodze do władzy jakiś przeciwnik energetyki jądrowej, to to zostanie sfinalizowane, tak? Tylko, że no właśnie to jest taki przykład nieciągłości i on dotyczy bardzo wielu innych obszarów funkcjonowania państwa, gdzie taka ciągłość by się nam przydała. Ale to nie chodzi tylko o to, że eksperci mają coś tam wymyślać na potrzeby rządu. To zgoda. Tylko bardziej chodzi o to, żeby to politycy zrozumieli, że także w ich interesie nie leży wywracanie wszystkich. Wszystkiego, co zrobili poprzednicy do góry nogami. I, I mówię to z pełną odpowiedzialnością także w stosunku do tego, co zrobił PiS. Na przykład, jeśli chodzi o politykę obronną. Mhm. Że dziś mówienie o tym, że te kontrakty, co oni tam zawarli z Koreańczykami czy z kimś innym, to trzeba będzie przejrzeć i trzeba będzie być może się z tego wycofać, to jest kompletnie nieodpowiedzialne, dlatego że to podważa po, właśnie pewien, pewien fundament państwa. Nawet jeżeli poprzednicy zrobili jakieś błędy, to, to nie znaczy, że to wszystko trzeba wyrzucić do kosza. Znaczy, mówiąc krótko, ja bym się domagał pewnej ciągłości, ale do tego musi być to minimum kooperacji, a tej kooperacji nie ma, to pole kooperacji politycznej jeszcze jest, bo to nie jest tak, że w ogóle nie ma, bo choćby ustawa o obronie ojczyzny, za którą Panie cała, cała opozycja też głosowała, tamten element pewnego ko ko kooperacji był, ale on dotyczy tylko pewnych obszarów polityki zagranicznej, nie wszystkich, jak wiemy. I właściwie tyle. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, tego elementu kooperacji już praktycznie w ogóle nie ma. No i niestety, to nas, to, to, będzie nas bardzo drogo kosztowało. Już nas kosztuje, a w przyszłości, w tej dekadzie będzie nas kosztowało najwięcej, przede wszystkim w odniesieniu do energetyki, ale myślę, że też w odniesieniu do wielu innych dziedzin życia, o których wiem mniej, mniej się nimi interesuje. I, i tu jest sedno sprawy. Wie pan, co zrobić, żeby ci politycy zechcieli się w pewnych sprawach dogadywać, w swoim dobrze pojętym interesie, bo na razie oni uwierzyli w inną narrację, że właśnie konflikt im służy, że przeciwnie każdy, gdzie oni muszą się w czymś dogadać to jest taki powiedziałbym trybut, który oni muszą złożyć na ołtarzu jedności państwa ale to jest nawet zło konieczne, a najlepiej żebyśmy się tylko spierali i polaryzowali o, to jest właśnie ten mechanizm polaryzacji który powkłania kolejne dziedziny i za chwilę on pochłonie także politykę zagraniczną do końca dlatego, że my, no, widzimy nawet w ostatnich dniach, jak tu się pewne rzeczy ważą, widać to najlepiej w prezydencie Dudzie, prawda, i tych jego łamańcach, zachowaniach, gdzie on w poniedziałek podpisuje pewną ustawę, bo mu się Wydaje, że to, to nie narusza konsensusu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, a już w piątek się z tego wycofuje, bo widzi, że jednak zagraża i pewnie amerykańscy sojusznicy wyjaśnili, że owszem, walczymy z wpływami rosyjskimi, ale nie na każdą metodą, prawda? I, i nagle prezydent Duda stwierdza, o, że, że ustawa, która w poniedziałek była dobra, w piątek już taka dobra nie jest. Ja oczywiście ironizuję, natomiast, natomiast no, rzeczywistość jest taka, że dziś w Polsce dramatycznie potrzebujemy poszerzenia tej sfery kooperacji między politykami. Czyli analizy eksperckie, jak najbardziej w kancelarii premiera, sobie ten mózg państwa będzie, ale co z tego, wie pan, że ten mózg będzie myślał, jeżeli on nie będzie miał przełożenia na resztę organizmu? A to jest ten problem, mhm. że, 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 że jeśli byśmy nawet ulokowali taki prawdziwy mózg państwa w KPRM czy gdzie indziej, i on nam wymyślał znakomite diagnozy, znakomite analizy, jeżeli nie będziemy mieli mechanizmów wprowadzania ich w życie, no to one zostaną na papierze, jak się to w przeszłości zdarzało z różnymi projektami. Był jakiś taki plan Hausnera, jak pan może pamięta, taki strategiczny plan zmian w Polsce, prawda? I który spoczął tam kurz go mhm. przykrył, bo oczywiście on był dla następców absolutnie nie do przyjęcia, i później pojawiały się kolejne tego typu plany. Z którym nikt nie chciał rozmawiać, bo nawet dezawuowano je w ramach obozu politycznego, w którym powstawały. To jest kazu z Michała Boniego, i jego różnych pomysłów, które Donald Tusk wyśmiał po prostu. Jako jakieś fantasmagorie, jakieś bzdury, jakieś mówienie o tym, co będzie za 10 czy 20 lat, co to kogo obchodzi, jak mamy wygrać najbliższe wybory, a w ogóle jak ma ktoś wizję, za to tak cenię Donalda Tuska, za to powiedz, że jak ktoś ma jakieś wizje, to niech idzie do psychiatry, tak? No i, i, i wie pan, no i, 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 i jak to jak mówi? Mówić o jakimś mózgu państwa. No niestety, najpierw musimy uzdrowić choć trochę klasę polityczną, a później możemy myśleć o budowaniu jakiejkolwiek instytucji. Czyli inaczej mówiąc, naj, najlepszy pomysł, najlepszej instytucji zostanie na papierze, jeśli pan nie będzie miał za nim polityków, którzy się zgodzą, ale to musi być, mówię, zgoda autentyczna. Czyli oni muszą mieć poczucie, że to jest ich dzieło, że oni tam będą mieli swoich ludzi. I to jest to, co y, powinno być w Polsce absolutnie. Dlaczego te instytucje miałyby szanse? Gdy w nich cały czas byli ludzie z różnych stron barykady. Oczywiście w momencie, w którym rządzi jedna opcja, no to szef jest od nich, ale niżej są ludzie z różnych opcji. Ponieważ to jest instytucja państwowa, wyjęta z ponadpartyjnego sporu, tak? I, i tej instytucji nie pa patroszymy, tak jak w, patroszymy wiele innych, na czele z radami nadzorczymi spółek skarbu państwa, bo one są naj, najatrakcyjniejsze. Ale to już trudno, to, to ty, widocznie tych rad nadzorczych się nie da y, uchronić przed nimi, ale gdybyśmy byli w stanie takie instytucje właśnie jak na przykład służby specjalne, jak na przykład y, 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 powiedziałbym najwyższa Izba Kontroli, jeszcze parę innych nie czynić łupem partejdem, no to zrobilibyśmy krok w kierunku naprawy państwa, ale na razie jest dokładnie odwrotnie. Tu pełna zgoda. Powiem tylko jedno zdanie, Jakub, oddaję ci głos, że e, potrafiliśmy budować instytucję, znaczy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, która miała być naszą e, Ecole administracją, Była przecież świetnym pomysłem, no tylko co z tego, skoro ci ksapowcy byli traktowani przez każdą władzę jako ciało obce i byli wypychani, bo byli zbyt dobrzy i właśnie Wiem. ich wysokie kompetencje były, były nagłówkiem aktu oskarżenia. Wiem, bo moja żona kończyła tą szkołę. E, natomiast w duchu... Potwierdzam. To współczuję, a chociaż szkoła znakomita... Nie, dlaczego? Znakomita, jej to pomogło w nie, życiu, natomiast, jedna... natomiast zgadzam się z diagnozą pana. Tak. E, i, i, a gdybyśmy jeszcze zrobili tak, jak jest w Anglii, że minister sobie może wziąć dyrektora generalnego, jakiego tylko chce, ale z grona trzech, których mu podpowie służba cywilna. I każdy z nich jest bezpartyjny. Dokładnie, no to już w ogóle tak. byśmy byli w pik polskiego polityka. Natomiast w tej książce, a propos tego wciągania e, innych do dyskusji, jest jedna znakomita propozycja, która mi się bardzo podoba, e, podobała sformalizowanie roli przywódcy opozycji. Tak. On właściwie powinien mieć rangę dostojnika państwowego, e, znowu brytyjskie z ducha. No, tu jest tylko jeden problem. U nas, jak pan wie, nie mamy systemu dwupartyjnego i ten przywódca opozycji zawsze jest o to zaciekła walka po stronie opozycyjnej. I, i, i zwłaszcza jak te partie opozycyjne, no dzisiaj wiadomo, że Poli, Pol, Pol, platforma obywatelska ma największe poparcie i nie ma wątpliwości, ale bywały takie okresy, że no, jakieś inne ugrupowania się z nimi zru, zrównywały, i nagle pra, pan Petru czy ktoś inny sugerował, że to teraz on jest przywódcą opozycji. I tu jest tego rodzaju problem, natomiast zgadzam się, że może nie aż tak, żeby on miał jakiś rangę, prawda, jakiegoś dostojanie. Wynika państwowego, ale powinny być takie elementarne mechanizmy, które już na przykład kiedyś były, na przykład Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, dopóki PiS nie przejął władzy, jednak było tak że przez wiele lat, że to przedstawiciel poseł opozycji był stał na czele tej komisji. I to jest bardzo dobra zasada, którą należałoby przywrócić. Podobnie jak parę innych, wystarczy wziąć słynny pakiet demokratyczny, co to prezes Kaczyński w czasach rządów Platformy mówił, że go wprowadzi i wrócić do tych pomysłów, na przykład taki oto był tam pomysł, żeby zdaje się, co co piąte, już nie pamiętam, czy co piąte, czy co, co czwarte posiedzenie Sejmu, jego agenda, jego porządek był dziełem właśnie opozycji, żeby to oni ustawiali, e, jakie ustawy będą przedmiotem e, prac w parlamencie. No, z dzisiejszej perspektywy to jest kompletnie niewyobrażalne, natomiast można by do tego wrócić, tylko jest pytanie, czy ta strona niepisowska, bo to, że PiS do tego nie wróci, to ja nie mam cienia wątpliwości, ale czy ta strona niepisowska byłaby zdolna tak się samoograniczyć? Żeby temu Kaczyńskiemu albo komuś innemu po tym wszystkim, co się w Polsce wydarzyło, dać takie uprawnienia. No, obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, bo będzie taki argument, że oni byli wrogami demokracji, nie ma demokracji dla wrogów demokracji, więc trzeba ich znowu jeszcze bardziej Gdzieś tam zepchnąć na margines, niż to było przed, przed 2015 rokiem. I myślę, że takie myślenie będzie dominowało i nie kryję że ja na razie, mówię, nie, nie jestem optymistą co do perspektyw, no budowy, znaczy odbudowy jakiejś nowej umowy społecznej, więc ta książka oczywiście ja to poparłem, bo ja popieram wszystkie takie projekty koncyliacyjne i próbujące jakby odbudować pewną przestrzeń wspólną, ale też nie kryję że jakby mnie pan zapytał, czy daje na to więcej jak kilka procent prawdopodobieństwa, że to uda się wprowadzić w tej dekadzie na przykład choćby elementy tego, to bym powiedział, no, że nie, no nie ma szans na to. Na razie to się musi wypalić, na razie ta polaryzacja musi dojść do apogeum. Ona jeszcze nie doszła, nie wiem kiedy dojdzie, ale dopiero jak ona się w pewnym momencie osiągnie ten apogeum... Y no, pojawi się szansa na deeskalację i. Na... To jest tak jak z wojną. My toczymy wojnę, tylko na szczęście nie przy pomocy broni palnej, ale ta wojna, każda wojna ma kiedyś koniec i ma swoje przesilenie, i moim zdaniem, my się zbliżamy do momentu przesilenia w tej wojnie. I jest, przy czym to jest taka wojna, w której nie ma stuprocentowego zwycięstwa. To, to jest klasyczna wojna, w której nie da się wyeliminować tej drugiej strony całkowicie, da się ją pokonać, rzucić na kolana, no i wtedy, jak ona jest na kolanach, zaproponować jej pewien układ. Albo też prowadzi on tam z tych kolan jeszcze bardziej zepchnąć do pozycji leżącej, w nadziei, że ona już nigdy nie wstanie, i co jest naiwne, bo wiemy, że prędzej czy później wstanie, bo taka jest logika, bo istnieje demokracja, prawda? Że prędzej czy później ta druga strona wstaje. No i wie pan, ja pamiętam polską prawicę prezesa Kaczyńskiego z lat dziewięćdziesiątych. Kiedy oni byli kompletnie zmarginalizowani. To była, aż, to było, ja w ogóle poznałem prezesa Kaczyńskiego w 99 roku na spotkaniu, które nam zorganizowano wspólnie, gdzie on po, zaczął od tego, że ja już jestem właśnie na politycznej emeryturze, no jeszcze jestem posłem, ale ja już wiem, że moja misja w w świecie polityki dobiegła końca. Po roku prezes Kaczyński e, za sprawą swojego brata wrócił do wielkiej gry politycznej. E, i, e, I to pokazuje, jak to się wszystko może zmienić. E, także e, w tym sensie ja uważam, że trzeba tworzyć pewne propozycje. Takie jak w tej książce, żeby one były na wszelki wypadek, bo a nuż się pojawi przyjazna atmosfera i wtedy będzie można próbować to wdrożyć. A jak nie, no to trafi do annałów polskiej myśli politycznej, jak wiele innych takich pomysłów. Kiedyś się tym zajmowałem i na przykład w Drugiej Rzeczpospolitej, y, która była pod tym względem nieporównanie bardziej aktywna niż trzecia RP, masa ludzi pisała właśnie takie książki, różne propozycje ustrojowe w najróżniejszym kierunku idące i to dowodziło pewnej intelektualnej aktywności tamtej znacznie mniejszej liczebnie elity. Dzisiaj natomiast mamy odwrotnie, mamy znacznie więcej ludzi wykształconych, którzy właśnie nic nie produkują, jeśli chodzi o kwestie ustrojowe. Nie ma żadnych sporów. Ja, ja kiedyś pamiętam, to już nie będę się rozwijał. Jest z tym bardzo źle po prostu. Pan zapisuje swoich krytyków do obozu centralistów, czym moim zdaniem trochę ułatwia pan sobie polemiczne zadanie, bo moim zdaniem sprawa jest nieco bardziej zniuansowana. Jeżeli chodzi o nas dwóch przynajmniej, myślę, że wierzymy raczej w pewien demokratyczny, oddolny model społeczny, natomiast mamy obawy, mogę mówić za siebie, co do pewnego ideału. Mówił pan, że nie wierzy w pewne ideały, ale ideału nieskończonej konkurencji, konkurencji naturalnej, która przyniesie wyśmienite rezultaty i która musi dążyć do jakiejś równowagi. Ja w to raczej nie wierzę, a część mojego Sceptycyzmu, i tutaj zakończymy pewnie ustrojową część naszej rozmowy. Bierze się z bezpośredniej obserwacji tego, jak model federalny funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście poszczególne Stany mogą na przykład po ostatnim wyroku Sądu Najwyższego delegalizować aborcję, albo mogą sobie. Um, Ustalać własne, jak już mówiłem, programy szkolne i mają wiele innych kompetencji, które, które w praktyce skutkują wojną wewnętrzną, i o tym już dziś rozmawialiśmy. Na polskim podwórku myślę, że rację. I tu robię krok w pana stronę. Lokalne samorządy, zajmowałem się na przykład kwestią ubóstwa energetycznego, mają dużo większą zdolność diagnozowania swoich własnych potrzeb, określania krótko i średniookresowych celów i nawet troski o obywateli, bo z tymi problemami się mierzą. Jeżeli byśmy na przykład region Wałbrzyski, o którym często, często mówię, to tam lokalny samorząd na pewno lepiej wie, jakie są, jakie są problemy transformacji energetycznej w takim Wałbrzychu. Nie ma jednak zdolności do na przykład mobilizowania środków olbrzymich, które są konieczne w obliczu takich cywilizacyjnych wyzwań, jakie przed nami stoją. Dobry był przykład covid pandemii, gdy każdy stan w Stanach Zjednoczonych prowadził własną politykę. Pandemiczną skończyło się to nieproporcjonalnie wielką liczbą zgonów i co więcej, skrajnym uporządkowaniem. Politycznieniem problemu, gdy lokalni gubernatorzy czy lokalne władze stanowe postanowiły robić na swojej polityce covidowej po prostu, po, po prostu karierę, politykę. Jedni byli bardziej lockdownowi, inni totalnie antylockdownowi, ale koniec końców każdy ciągnął w swoją stronę. Ja mam podobne obawy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, energetykę właśnie. I zdolności finansowe państwa. Otóż wydaje mi się, że w obliczu wielkich cywilizacyjnych zmian, przed którymi dzisiaj stoimy, akurat zdolność do pewnego centralnego zmobilizowania środków, funduszy i zdolności fiskalnych leży jednak po stronie państwa, a nie Władz lokalnych, czego przykład Stanów Zjednoczonych dowodzi. To jest mój głos polemiczny i zaraz, jak sądzę, bo godzina 15 rozmowy za nami, przejdziemy już do tematów pozastrojowych. Dobrze, to ja odpowiem w ten sposób. Oczywiście są stany nadzwyczajne, sytuacje nadzwyczajne, kiedy nie mam cienia wątpliwości, że państwo musi działać jako całość. No i tak było z pandemią, tu nie mam wątpliwości, ale chcę też powiedzieć jasno, że są dla mnie jest dla mnie oczywiste, że są takie obszary, już o tym mówiłem, jak energetyka, które, w których też państwo musi działać jako całość. No ale znowu, czy w każdym obszarze, no nie, bo jak wiemy, może być takie, taka działalność prosumencka, prawda, i tak dalej, którą można lokalnie rozwijać. I, I żeby jeszcze prześledzić ostatni duży kryzys, jaki mieliśmy, czyli kryzys związany z nową fazą wojny w Ukrainie i na. Napływem ogromnej ilości uchodźców. Ja jak patrzyłem na te pierwsze dni po, 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 po 24 lutego ubiegłego roku, to miałem wrażenie, że jednak to bardziej samorządy i organizacje pozarządowe wzięły na siebie tą pierwszą falę uchodźców, a dopiero później stopniowo z różnym nasileniem się aparat państwa w to włączał. Czyli jednak by się okazywało, że nawet w sytuacji no, swego rodzaju klęski, jednak okazuje się, yy, że lokalne społeczności i organizacje pozarządowe są bardziej mobilne, i co nie znaczy, że że nie moglibyśmy tych ogólnopolskich struktur państwowych udoskonalać jak najbardziej. Tylko do czego zmierzam? Ja nie do końca mam takie przekonanie, że w każdej sytuacji kryzysowej to na pewno rząd centralny i państwo jako całość będzie zawsze skuteczniejsze. Każdy kryzys jest trochę inny i w związku z tym ja bardziej wierzę w kooperację rządu i samorządu, która raz jest, zaraz jej nie ma. Tam, gdzie jej nie ma, jest oczywiście bardzo źle. I tyle. No, tak jak mówię, ważne jest, żeby jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że my za ładamy nową rolę prezydenta Rzeczpospolitej, któremu ewidentnie, który ma niezwykle silny mandat w Polsce polityczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych zresztą, ja jestem przeciwnikiem tego, no ale, ale on jest, i w większości Polaków się to podoba, przyjmuje to do wiadomości te powszechne wybory prezydenta. I skoro tak, to on ewidentnie cierpi na e, zbyt małą ilość kompetencji i ja nie kryję, że ja bym bardzo chciał właśnie, i tak jest w naszej propozycji, uczynić prezydenta strażnikiem jedności Rzeczpospolitej. To o czym mówiliśmy wcześniej, te obawy przed tymi lokalnymi separatyzmami, otóż prezydent by czuwał, mając w władzę w uchylania wszystkich aktów prawa lokalnego i wszystkich tak naprawdę decyzji tych władz lokalnych, gdyby uważał, że to zagraża e, czy kon porządkowi konstytucyjnemu, czy właśnie spójności Rzeczpospolitej. I on byłby tym strażnikiem więc tutaj y, hamowałby różne zbyt daleko idące skłonności, właśnie władz do separatyzmu. I ja nie kryję, że ja chciałbym też przy okazji zabrać mu coś, skoro dostałby taką ogromną władzę. Ja bym mu chciał zabrać prawo weta, ponieważ ja uważam, że prawo weta wobec ustaw parlamentów w istocie rzeczy w Polsce służy tylko blokowaniu władzy y, wykonawczej na poziomie centralnym i ta koabitacja, którą za chwilę możemy znowu mieć, nawet po tegorocznych wyborach, y, może nam to w pełni uzmysłowić, jak to jest wadliwe rozwiązanie. Ta sytuacja, którą przerabialiśmy i w czasach szorstkiej przyjaźni Millera z Kwaśniewskim, a naj, najwyraźniej w czasach już nie przyjaźni, ale wrogości otwartej Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim, czyli lata 2007 i 10 i te kolejne weta Kaczyńskiego wobec decyzji rządu koalicji PO-PSL. Ja bym nie chciał, żebyśmy do tego wrócili. Ten nasz model ma jeszcze tą zaletę, że on rozwiązuje ten problem, bo prezydent z jednej strony dostaje bardzo dużo władzy nadzorując te regiony, a z drugiej strony nie może blokować Rządu centralnego, a zarazem ten rząd centralny ma też inny problem, bo te ustawy nie tylko przez, muszą przejść przez Sejm, gdzie on ma większość, dzięki temu jest tym rządem, ale musi też przejść przez Senat, gdzie ten Senat ma, jest reprezentat, tam są wojewodowie samorządowi, czyli tutaj mówiąc krótko, trzeba się, trzeba się też nagimnastykować, żeby pewne rzeczy przeprowadzić. Czyli to nie jest tak, że rząd centralny może wszystko. Ale tak jak powiedziałem, ten model jest do dyskusji. My to traktujemy nie jako dzieło skończone, idealne. Ja nie kryję, że ja mam tam do różnych fragmentów w tej książce yy, yy, za pro różnych propozycji też osobiste zastrzeżenia. Natomiast, yy, jak powiadam, to jest dzieło 28 ludzi, którzy się zgodzili co do jednego, że to jest pewien kierunek myślenia o Polsce, który warto poddać szerokiej debacie publicznej i to próbujemy zrobić. Yy, I myślę, że to, 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 o, do tego się to sprowadza z tą książką. Że to nie jest, jak mówię, program part, Politycznej, że nie? my tu zaraz założymy partię i to będzie, my to będziemy wcielać w życie. Nie, to jest rodzaj eksperckiej propozycji ludzi o bardzo różnych poglądach, którzy właśnie się zgodzili w tych sprawach też nie do końca, ale powiedzmy z grubsza i przedstawili taką propozycję do debaty publicznej, żeby moja jasność, tak jak mówiłem już wcześniej, ja nie wierzę w realizację tego y, projektu. W ogóle w 100% to nigdy, natomiast jakoś kierunkowo na przestrzeni najbliższych dwóch dekad. Czyli ja nie kformułowałem nie, 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 nie tego z myślą o najbliższych wyborach, czy nawet o najbliższych kilku latach, tylko raczej o najbliższych dwóch dekadach. Dlatego, że moim zdaniem w ciągu tych najbliższych dwóch dekad rozstrzygnie się, wrócę na koniec jeszcze raz do tego, czego zacząłem, czy Polska pójdzie w kierunku coraz większej centralizacji czy jednak decentralizacji, bo moim zdaniem nie da się już tej równowagi, którą PIS zachwiał utrzymać i przywrócić. Oto może pójść albo w stronę tą, którą PIS wytycza, albo właśnie w stronę odwrotną. To tyle jakby podsumowując tą część naszej dyskusji. Na pewno nie można powiedzieć, że nie daliśmy dość czasu, żeby dziś o tych propozycjach porozmawiać i żeby porozmawiać o nich merytorycznie i obszernie z wymianą argumentów z obu stron. Ale gdy skoro ten blok zamykamy, to ja bym chciał pociągnąć kolejny. Panie profesorze, jakich ekonomistów pan lubi i czyta na co dzień? Hmm co, ja powiem tak. Ja się ekonomią interesuję w ograniczonym zakresie i nie będę tutaj. Ale rozumiem, że pan mnie pyta o, o moje poglądy ekonomiczne. Ja powiem tak. Ja rzeczywiście mam poglądy zbliżone do liberalnych. Ale to nie znaczy, że jestem takim ortodoksem liberalnym, jakim byłem kiedyś, bo kiedyś byłem rzeczywiście znacznie bardziej taki wolnorynkowy, twardy. Jednak doświadczenie, zwłaszcza kryzysu 2008 roku, kiedy moim zdaniem zbankrutowało wiele różnych moim zdaniem koncepcji ekonomicznych, wyleczyło mnie z takiego twardego, wolnorynkowego myślenia i dzisiaj, dzisiaj, Patrzę na ekonomię, mówiąc szczerze, z dużym pobłażaniem, to znaczy yy, uważam, że ekonomia okazała się jeszcze mniej, w mniejszym stopniu nauką niż sądziłem, że nią jest przed, przed 2008 rokiem. Ja zawsze miałem wątpliwości, zwłaszcza do tej matematycznej ekonomii, z matematyki zresztą jestem słaby, więc miałem taki uraz osobisty, ale generalnie ja twierdziłem, że gdyby wszystkie modele matematyczne, ekonometryczne się sprawdzały, no to rzeczywiście ekonomia by inaczej funkcjonowała niż funkcjonuje. Więc moja rola, wiara w to, że matematyka w ekonomii jest coś na, na pewno w stanie ustalić, jest ograniczona. Oczywiście ona jest pomocna, żeby pewne trendy wskazywać, coś tam przeliczać, szacować. Natomiast w tych najbardziej zasadniczych wyborach, ja po prostu uważam, że w życiu gospodarczym potrzebna jest niezwykła ostrożność i unikanie jakiegokolwiek doktrynerstwa. W każdą stronę. No i oczywiście nie kryję, że wierzę w modele gospodarki, jednak w których przeważa własność prywatna. To znaczy, tu, żeby była jasność, ja uważam, że państwo oczywiście ma prawo uczestniczyć w życiu gospodarczym, ale przede wszystkim jako regulator. A w znacznie mniejszym stopniu jako właściciel, choć są takie sfery, gdzie oczywiście państwo powinno być właścicielem i to, co się nazywa infrastrukturą krytyczną, i tu można już dyskutować, co do niej należy, a co nie, powinno być niewątpliwie własnością państwa. Natomiast nie kryję, że moja wiara w spółki skarbu państwa jako najdoskonalszą formę gospodarowania, jak śledzę to, co PiS propaguje od ostatnich lat, można powiedzieć, że to jest najwyższa forma organizacji gospodarki, spółka skarbu państwa. Jak śledzę tą rządową propagandę, to się stale dowiaduję, że owszem, mamy tam jakiś sektor prywatny, no tam sobie raz leci lepiej, raz gorzej, ale ten sektor prywatny to jest taki, taki podejrzany, natomiast spółki Skarbu Państwa, zwłaszcza odkąd tam właściwi ludzie przyszli, na czele z prezesem Obajtkiem, który jest oczywiście na szczycie tej hierarchii sukcesu spółek Skarbu Państwa, no to po prostu wszystko płynie mlekiem i miodem i po prostu jest tak, że już lepiej być nie może. Więc ja oczywiście w to nie wierzę i, i, i w te spółki Skarbu Państwa, jak powiadam, bym, no delikatnie mówię, że nasza propozycja tam jest, że myśmy je chcieli u samorządowi, czyli ja bym je chciał nie tyle sprywatyzować, bo tu wiemy, że byłby ogromny opór. Ja to rozumiem, więc też nie jestem jakimś maniakiem prywatyzacji, ale chcielibyśmy majątek, tych, tym majątkiem tych spółek obdzielić właśnie władze regionów. Pytam tak naprawdę w Mając z tyłu głowy jedną tezę, którą pan ostatnio szczególnie intensywnie promuje, mianowicie tezę o bankructwie Polski. Słuchałem tych wywiadów z naprawdę szeroko otwartymi oczami i zastanawiałem się, jak to się dzieje, że ktoś tak wykształcony i oczytany jak pan uparł się, żeby akurat ten pomysł promować w sferze publicznej. Dlaczego? Wie pan, dlatego że ja nie wierzę, że na dłużej, przez dłuższy czas można więcej wydawać niż się zarabia. Ja twierdzę, że Polska od czasu pandemii. Zwiększa swoje zadłużenie. Ja średnio wierzę w te oficjalne statystyki rządowe, w te opowieści, ponieważ ja uważam, że premier Morawiecki uprawia kreatywną księgowość i nie wykluczam, że w przyszłości będziemy świadkami wielkiego skandalu, bo się okaże, że różne dane wysyłane do Brukseli, która ma to rzekomo weryfikować, niekoniecznie polegały na prawdzie. Czyli inaczej mówiąc, ja nie wierzę w system, w który pozwala się krajowi rozwijać na dłuższą metę w oparciu o kredyt. Znaczy, inaczej mówiąc, to jest. Jest jasne, że państwo ma zawsze długi, natomiast nie może to być znaczy, jest pewna bezpieczna granica tego zadłużenia, i moim zdaniem jest pytanie, czy myśmy już ją przekroczyli, czy się do niej zbliżamy. To jest do dyskusji, ja tego nie przesądzam, natomiast widzę wyraźnie. Jak politycy rozpętali licytację na obietnicę i to świetnie widać w tej licytacji Tuska z Kaczyńskim. I takim najbardziej klasycznym przykładem tego są dwie sprawy dla mnie. Po pierwsze, sprawa kredytu mieszkaniowego. Jak PiS zaproponował kredyt dwuprocentowy, to Tusk zaproponował kredyt zero Jak PiS podniósł kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy, to Tusk zaproponował podniesienie jej do 60 tysięcy. Więc wie pan, dalsza eskalacja, tego typu obietnic, a właściwie dlaczego nie wprowadzić yy, na przykład yy, stałego dowodu, dochodu gwarantowanego. Jeszcze nikt na to nie wpadł, no już te, niektórzy ludzie rozważają, więc ja tylko czekam aż ktoś to zaproponuje. Dlaczego nie? Prawda? Stały dochód gwarantowany. Yy, wie pan, można iść dalej, yy, można wprowadzić bezpłatność na przykład wszystkich środków komunikacji publicznej. No, czemu nie? Są liczne argumenty za to. I mogę tak panu jeszcze wyliczyć cały szereg pomysłów, które sprawią, że być może nasza partia, jak ją założymy, dostanie parę głosów więcej. Tylko co jest na końcu tego wyścigu? wyścigu? No, moim zdaniem, bankructwo państwa. Kropka. Ale bankructwo jak rozumiane? Widzi pan, bo przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiałem zarówno z ekspertami, którzy zajmują się zawodowo handlem długiem publicznym, ale rozmawiałem także z ekonomistami, którzy zajmują się ekspertami. Analizą finansów państwa na fachowym, naukowym poziomie. Jeden z nich jest nawet pańskim byłym studentem. Kazał pana serdecznie pozdrowić. Po rozmowie, Dziękuję. powiem być może, który. I wszyscy z nich zgadzali się, że no, to profesor Antoni Dudek oczywiście bardzo go szanujemy i uprzejmie pozdrawiamy, ale jednak to jest jakaś fantasmagoria. Polska nie ma zdolności wyemitowania takiej ilości obligacji, które wygenerowałyby taki ciężar fiskalny, żeby w znanej nam przewidywalnej przyszłości, dekady czy dwóch, doprowadziło to do niewypłacalności państwa. Bo być może. Kwestia idzie o definicję. Czy pan jako bankructwo rozumie kompletny kolaps gospodarki i sektora bankowego? Czy może nie, rozumiem, długu, niezdolność czy nie... Do, rozumiem niezdolność do realizowania wszystkich przewidzianych w kolejnych ustawach zobowiązań państwa. Choćby związanych na przykład z świadczeniami systemu emerytalno-rentowego, który jest kolejnym obszarem, prawda, gdzie można jeszcze kolejne dodatkowe świadczenia emerytalne po słynnej 13 i 14 wprowadzać. A pan widzi, jak wygląda struktura demograficzna, jak zgodnie z prognozami w najbliższych latach ma się kształtować wedle wyliczeń wielu ekonomistów liczba tych, którzy odbierają świadczenia emerytalne, a tych, którzy wpłacają składki do ZUS-u. Zdaje się, że tam nastąpi bardzo wyraźny zwrot. W kierunku tych, którzy przyrośnie gwałtownie liczba odbiorców świadczeń, zacznie się kurczyć liczba płacących składki. To powinno panu dać do myślenia. Więc wie pan, ja najkrócej mówiąc, bardzo bym się chciał mylić. I okej, okay, jeżeli ja się pomylę, to będę szczęśliwy. Natomiast ja twierdzę, że został rozpętany wyścig. Obietnic, których nie da się moim zdaniem sfinansować. I yy, wie pan, dziwi mnie, że ktoś uważa, że nasze obligacje można tak emitować i będą ciągle chętni do ich kupowania, bo moim zdaniem już w tej chwili z tego, co się orientuje, nasze obligacje są coraz wyżej oprocentowane i jest coraz mniej chętnych na ich kupowanie. Jeśli ktoś mnie chce przekonać, yy, wie pan, bo ja nie do końca rozumiem, do czego pan zmierza. No, yy, 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 naprawdę, czy potrafi mi pan pokazać taki kraj, yy, który. Może wydawać i finansować wszystko, co, czego chcą jego obywatele. Niech pan mi pokaże taki kraj, bo zdaje się, że nawet w Norwegii czy w Szwajcarii są pewne ograniczenia. Nawiasem już chciałem panu przypomnieć, że w Szwajcarii było referendum, i to powinno panu dać do myślenia, parę lat temu, gdzie zapytano Szwajcarów, czy chcą wprowadzenia stałego dochodu gwarantowanego. No bo Szwajcarię rzeczywiście na to stać. O dziwo większość obywateli nie chciała tego. To też, to też jest bardzo ciekawe. Dlaczego ci Szwajcarzy, chociaż tacy bogaci, nie chcieli się stać jeszcze bogaci? Generalnie państwo, które emituje własną walutę może sfinansować co chce, tylko ograniczenia są inne. Ograniczeniem jest na przykład inflacja, której może nie chcemy wywołać, albo negatywne konsekwencje dla rynku pracy, ale przykładem takiego państwa, o którym pan mówi, są Stany Zjednoczone, które przecież z deficytu finansują budżet zbrojeniowy większy niż budżet zbrojeniowy wszystkich pozostałych tam dziewięciu, chyba najbardziej rozwiniętych krajów świata i póki co e, nie bankrutują. No to jak złotówka pięty, będzie na pieniądzem na... światowym, to ja jestem za tym. Jak złotówka już będzie pieniądzem światowym, to, to nie ma sprawy, będziemy też tak Eksperymenty mogli przeprowadzać. Natomiast wie pan, no oczywiście, że tak, że efektem, zgadzam się, państwo może wyemitować dowolną ilość pieniądza. Jeśli co więcej uda się wyeliminować obieg gotówkowy, to nawet nie trzeba będzie drukować tego pieniądza. Tylko pan doskonale wie, jak się kończyły takie systemy. Myśmy to w Polsce przerabiali w roku 89. Ja o tym trochę pisałem. To była jeszcze epoka rzeczywiście pieniądza papierowego i tam w pewnym momencie prezes Banku Centralnego. Wyszedł w Sejmie i powiedział, że rzeczywiście mamy tylko jedno w tej chwili ograniczenie, mianowicie wytwórnia papierów wartościowych pracuje już 24 godziny na dobę i nie jest w stanie wyprodukować więcej. Wprawdzie wprowadzamy nowy model banknotu 200 tysięcznego i wtedy wprowadzono taki najgorzej zabezpieczony w dziejach polskiej bankowości banknot. No ale no, następnym rozwiązaniem jest oczywiście pół miliona, milion i tam doszliśmy do już, nie pamiętam milu milionów. Tylko wie pan, no to jest pewien problem właśnie. Inflacja, jak pan słusznie zauważył, to jest to, czego ja się Boję, jeśli chodzi o nieograniczone możliwości kreowania pieniądza. Tak. Inflacja, dokładnie mówiąc, hiperinflacja. Bo o ile z inflacją jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić życie, to z hiperinflacją nie, bo ja już przeżyłem raz hiperinflację, która została dość brutalnie zdławiona. Natomiast koszty społeczne tego były ogromne, jak wiemy. I do dzisiaj autor tej operacji antyinflacyjnej jest odsądzany od czci i wiary. Ponieważ ludzie uważają, że można było to rozwiązać jakoś inaczej. No, być może, to być może przekonamy się niedługo, jak to inaczej będzie rozwiązane. Jeżeli dojdzie do powtórzenia tego tej historii, choć jak mówię, dzisiaj oczywiście mamy dużo większą, bogatszy kraj, większą gospodarkę, mówiąc którą można znacznie więcej pożyczyć. Tu zgoda. To zgoda, władze PRL już nikt nie chciał nic pożyczać i to była jedna z przyczyn załamania tamtego systemu. Natomiast tym władzom, czy kolejnym władzom Polski jeszcze dużo zostanie pieniędzy pożyczone. Natomiast tak jak powiedziałem, ja nie wierzę w to, że można najkrócej mówiąc rozwijać kraj, wydając na dłuższą metę, nie mówię o roku, dwóch czy nawet pięciu latach, ale mówię o dziesięciu czy więcej, wydać, wydawać, mówię teraz o wydatkach rządu, więcej niż dochody tego rządu wynoszą. I to jest moim zdaniem coś, co to jest ta reguła ekonomii, którą ja wyznaję. I tyle. No, nie zgadza się z Panem Komisja Europejska, która rzeczywiście obniżyła nasze perspektywy stabilności zadłużenia finansów publicznych państwa, ale z dobrych na średnio. Dobre, a długookresowo z dobrych na średnie. Rzeczywiście polski poziom zadłużenia będzie rósł, ale rośnie nasze PKB, rośnie nasza zdolność wypłacania tak. tego. Rosną oszczędności Polaków, które przecież zamieniane są na obligacje. Natomiast zaraz będę oddawał płeczkę Marcinowi, ale zapytam pana się jeszcze o jedną rzecz, bo według kalkulacji Ministerstwa Finansów, który cyklicznie, co kwartał oczywiście, publikuje takie prognozy dla stabilności systemu finansów państwa i naszego zadłużenia. Wynika jedna Jednoznaczna rzecz. Otóż największy przyrost zadłużenia zagranicznego Polski w najbliższych latach będzie wynikał z powołania tego funduszu zbrojeniowego i postulatu stałych wydatków 4% na PKB. Chciałbym Pana zapytać zatem, skoro jest Pan przeciwnikiem też zadłużania państwa, czy, czy takiego finansowania rozwoju z kredytu, co zrobić z tym faktem? Bo jest jednak jedna rzecz, która nas rzeczywiście ogranicza, amerykańskich czy koreańskich rakiet rzeczywiście nie kupimy za złotówki, potrzebujemy. Walut zagranicznych. Ja, prawdę mówiąc, byłem w wąskim, bardzo nawet być może wąskim gronie ludzi, którzy się takiemu kształtowi ustawy o obronie ojczyzny sprzeciwiali. Ale chciałbym zapytać o pana zdanie w, w tym zakresie. Co was, dług... Ja powiem w ten sposób. Ustawa o obronie ojczyzny to była pewna rama, natomiast później zaczęto wypełniać ją konkretnymi porozumieniami, i tu podzielam opinię, że być może wiele kontraktów zabrał minister Błaszczak na wyrost. I on one sprawią, że kolejne rządy będą miały z tym ogromny problem. Natomiast jak powiadam, te kontrakty zostały już zawarte, i, 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 i ja bym się bał ich wypowiadania i wycofywania się z tego, i to z wielu powodów. Czyli inaczej mówiąc, to jest właśnie to, co trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się rozkręca inne wydatki. Że my będziemy musieli wydać właśnie ogromne środki na obronę w najbliższych latach, a później na utrzymanie tego sprzętu. Oczywiście być może jest tak, że jest pytanie, co jest w tych kontraktach. Że jeżeli za 5 czy 7 czy 10 lat się okaże, że zagrożenie ze strony rosyjskiej gwałtownie spadło, to część tej broni będzie można sprzedać gdzieś. A więc najkrócej mówiąc,. Pewnie ze stratu, ale odzyskać część tych środków. Nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, bo mam za małą wiedzę. Natomiast yy, jak pan sam słusznie zauważył, yy, rządy będą miały problem z. Yy, Tymi wydatkami, które trzeba będzie pokrywać z, yy, właśnie, z, yy, nie, nie da się ich zapłacić z, w pomocy złotówki, prawda, nie, emitowanego własnego pieniądza spłacać, czyli całe zadłużenie zagraniczne. Yy, I to nie dotyczy tylko moim zdaniem kwestii związanych z wydatków obronę, także innych wydatków, yy, które, które ponosimy, yy, i także spłaty zadłużenia, bo przez część tych naszych obligacji nie jest przecież emitowanych w złotówkach, tylko jest denominowanych w innych walutach. Więc mówiąc krótko, ja uważam, że tutaj jest potrzebna większa ostrożność. No ale cóż, mamy taką, a nie inną sytuację. Rząd PiSu podjął pewne decyzje i ja nie kryję, że także i dlatego uważam, że Polsce by się przydała zmiana rządu jesienią, żeby ten następny gabinet się przyjrzał temu, co tam tak naprawdę jest w szufladach, co dokładnie zostało podpisane. Natomiast mówię, bałbym się takiego gwałtownego zwrotu, zwłaszcza jeśli pan ma rację i nasza sytuacja gospodarcza będzie na tyle dobra, że będziemy e, w stanie to wszystko spłacać. Tak jak mówię, ja e, mówiłem o możliwości bankructwa Pewnej perspektywie ja nie twierdzę, że Polska zbankrutuje w ciągu najbliższych paru miesięcy, tylko twierdzę, że jeżeli nie zostanie pewien trend, który się zarysował, powstrzymany, a więc licytacji na obietnicę, to w którymś momencie to może rzeczywiście się tak skończyć. A zatem, bo zacząłem panu wymieniać takie przykłady y, wydatków publicznych, które, które można przecież podjąć, i właściwie, jakbyśmy zrobili badania, to, to myślę, że w Polsce, w przeciwieństwie do Szwajcarii, stały dochód gwarantowany miałby znacznie więcej zwolenników. Y, i, I wtedy to nie jest już 800 dla, na każde dziecko, tylko 1000 dla każdego, prawda? Za to, że jest obywatelem Polski, i, i jestem przekonany, że większość by za tym była, więc pozostaje tylko czekać, jaka partia pójdzie tym tropem, czym ja to jak powiedziałem, i powiedzieć: to jest nasz program. 1000 dla każdego. I nie mówcie, że się nie da, bo my pokażemy, że się da to zrobić. Wie pan, i, 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 i tego, tego się obawiam, także, także wie pan, to jest, to jest sedno mojego myślenia. Ja po prostu boję się, że jest pewien trend w myśleniu, który jak się w porę go nie zacznie wyhamowywać, a ja jestem właśnie jednym z tych, którzy próbują pewne rzeczy wyhamowywać, to, to idzie w bardzo złym kierunku. Natomiast oczywiście. Jak mówię, ja nie jestem zwolennikiem wycofywania się z tych wszystkich działań, które wprowadził PiS. Na przykład, jeśli chodzi o 800 plus, niech ono sobie będzie. Chociaż nie kryję, że ja bym wolał zamiast 800 plus na każde dziecko, wolałbym na przykład zostawienie 500 plus na pierwsze dziecko, 800 na drugie, a być może z tej różnicy na to trzecie bym dał 1000, prawda? Czyli inaczej mówiąc, ja bym chciał bardziej tą politykę społeczną czynić, bardziej powiedziałbym, zróżnicowaną zresztą w tej naszej książce jest też pozycja taka, że jeśli by obywatele w referendum, co wątpię, akurat ale tam są taki, moi znam, tacy optymiści, że obywatele swej świadomości uważają, że nie, nie chcemy 500+, plus, chcemy więcej żłobków, przedszkoli i różnych innych i my z tego rezygnujemy na rzecz dobra wspólnego. Czemu nie, jak sobie to ludzie przegłosują, nie sobie wprowadzą taki, ta, ta, taki rodzaj polityki społecznej właśnie, gdzie nie, nie, nie polega to na dawaniu gotówki do ręki, tylko na budowaniu pewnych pewnych instytucji, które właśnie służą w tym wypadku opiece nad dziećmi. Więc wie pan, nie jestem dogmatyczny, mówiąc krótko, natomiast nie kryję, że ja ciągle mam z tyłu głowy Polska jako bankruta, piszę o tym okresie, to jest moja epoka specjalizacji naukowej, być może mam tu skrzywienie po prostu i tak cały czas być dmucham na zimno, tak tego nie wykluczam. Być może tak jest, panie profesorze, że jest to taka e, choroba przekładania pewnych historycznych analogii na teraźniejszość, bo ja nie znam państwa, które zbankrutowało z powodu swoich zobowiązań socjalnych wobec obywateli, choć znam przykłady państw, które utraciły możliwość. A przepraszam, agresja zbankrutowała z jakiego powodu? Dlatego, że utraciła kontrolę nad e, stopami e, odsetek, od które kontrolował Europejski Bank Centralny. Czyli dlatego, że weszła do strefy od... euro, tak? No, I tak był jeden także z powodów, także nie miała kontroli nad własną walutą, a dług miała w walucie której stóp. Będę nie się miała na pana powoływał, jak się zacznie koropadnie. w Polsce dyskusja na temat wejścia do strefy euro, to ja będę powiedział, że pan Dymek, człowiek lewicy, przestrzega przed wchodzeniem do strefy euro, bo, bo to się może skończyć tak jak Grecja. No, dziękuję, dostarczył mi pan argumentu istotnego. To jest argument. To ja chętnie kolegę to... wesprę, bo ja też uważam, że powinniśmy póki co trzymać się złotówki. No, to się cieszę, bo tu jako się zgadzamy. Ja też tak uważam. Mm -hmm. no, ja w tym momencie, posłuchałem słuchałem panów w dyskusji dłuższą chwilę, więc tak dwa-trzy ustosunkowania się polemicznie, potem pytanie. Um, użył pan profesor paru analogii historycznych i, i jakby sedno było w tym punkcie, że no, nie można wydawać więcej, aniżeli państwo ma przychodów, no bo to jest trochę jak z gospodarstwem domowym czy z firmą. No, tylko właśnie. Państwo jest, że tak powiem, trochę jak via negativa w teologii, on jest niepodobny do niczego i nie da się go porównać ani z firmą, ani z gospodarstwem domowym i to dobrze obrazuje przykład dwóch przywódców, którzy mówili właśnie, że wszystko ma się bilansować na zero, albo mówili, że nie może być żadnej inflacji, to był Nikolaj Czołczewski i Antonio Salazar jestem ekumeniczny i w prawo i w lewo biję, to znaczy też twierdzili, no dług jest zły, więc niech się bilansuje na zero i zbankrutowali swoje kraje, tak powiem, bez długu, po prostu zadusili gospodarkę. Hmm. I, i, I zaczęło się, no chociażby w Portugalii od tego, że była masowa imigracja, bezrobocie wśród młodych było 35%, nie da się trzymać młodych mężczyzn na bezrobociu, oni wyjdą na ulicę, oni są, oni są rozsadnikiem dla systemu. No to moja odpowiedź jest hmm. bardzo prosta. Dług nie jest zły zły jest dług zbyt wielki jednak na możliwości państwa i podobnie z inflacją kilkuprocentowa inflacja jest lepsza od deflacji ale kilkuprocentowa a nie kilkunasto czy zwłaszcza kilkudziesięcioprocentowa i to, to, to na tym polega czyli inaczej mówiąc potrzebna jest umiar zarówno w polityce schładzania gospodarki jak i w polityce jej nadmiernego rozgrzewania bo przecież y, główny argument zwolenników y, y, właśnie tego dawania coraz większych benefitów społecznych jest taki, no to napędzi gospodarkę. Ludzie będą mieli więcej pieniędzy, będą więcej wydawać, powinniście się cieszyć. Przedsiębiorcy więcej zarobią, zapłacą większe podatki, no ale gdyby tak było, no to właśnie powinniśmy iść tropem, bardzo mi się to podobało. W drugiej turze, nie wiem, czy panowie widzieliście w czasie wyborów w Turcji Erdogana pod punktem wyborczym, jak on wyciągnął z witek banknotów i tak rozdawał prawda, wyborcom, no to właściwie czemu nie? No może tak powinniśmy zrobić, prawda? Ożywimy gospodarkę w ten sposób, że wyślemy ludziom paczki z banknotami, albo przelewy im zrobimy i zobaczymy, co to nam da. No więc umówmy się, jest tu gdzieś jakaś granica, ale zgadzam się, że ona jest ruchoma i nie można jej dogmatycznie z góry określić, po przekroczeniu której, no właśnie to się nam przestaje rozwijać, tylko zaczyna się nam zwijać. I to w jedną i w drugą stronę. Znaczy, jak mówię, bo ma pan rację, Salazar i Czałszewsku są przykładami w drugą stronę i, i było ich więcej. No u nas marszałek Piłsudski Wie pan, jak to kiedyś analizowałem przyczyny, dlaczego w Polsce wielki kryzys był tak głęboki. To się hmm. wynikało między z tego upor uporczywego obrony złotówki, bo wprawdzie Piłsudski się na gospodarce nie znał, ale miał jedną opinię, nie wolno dewaluować zbyt łatwo pieniądza, bo złotówka jest naszym osiągnięciem i, i, i jak pieniądz straci, znaczy, że źle gospodarka się rozwija. Więc ci jego realizatorzy świętego marszałka wskazania w dziele ekonomii trzymali ten kurs złotego, jak długo się dało, co oczywiście pogłębiało, tylko skalę kryzysu na początku lat 30. Więc tu zgoda. Ja jestem przeciwnikiem wszelkiego dogmatyzmu w gospodarce, ale niemniej jednak podtrzymuję mój pogląd, że to nie jest tak, że to państwo jest tak różne od naszego budżetu rodzinnego. Ono jest w tym sensie różne, że ma nieporównanie większe możliwości w zadłużaniu się. Znaczy, żaden budżet rodzinny nie może się tak procentowo zadłużyć jak państwo, ponieważ żadna rodzina, łącznie z tymi oligarchami, którzy inna rzecz, że oni zwykle nie potrzebują takich e, ogromnych kredytów, e, no, nie ma takiego majątku ukrytego, jak ma państwo. Państwo ma mnóstwo tych zaskórniaków, e, jako właściciel mnóstwa rzeczy, które może w którymś momencie wyciągnąć i sobie poradzić. W tym sensie zgoda. Państwo się może zadłużać znacznie bardziej niż gospodarstwo domowe procentowo, tylko że to nie znaczy, że się może ograniczać w sposób, zadłużać w sposób nieograniczony. I do tego zmierzamy. Czyli spór między nami nie dotyczy faktu zadłużania się państwa, bo ja nie mam nic przeciwko temu, tylko dotyczy skali górnego pułapu tego zadłużania, a zwłaszcza uruchomienia właśnie takiego wyścigu na zasadzie, kto da więcej w polityce, bo to jest dla mnie oczywiste, że ten wyścig musi doprowadzić do przekroczenia tego progu, choć nie jesteśmy w stanie tego progu precyzyjnie nie określić. To jednak jak panu zacznę wyliczać kolejne rzeczy, które powinny być za darmo i każdą będę długo uzasadniał, dlaczego ona powinna być za darmo, to w końcu panu braknie tych środków. Prawda? No bo takie mieszkanie na przykład, prawda? To jest wyjątkowo kosztowna rzecz. Już ostatnio nawet Donald Tusk stwierdził, że to prawo, a nie towar. No świetnie! Świetnie, no tylko teraz wyobraźmy sobie sytuację wprowadzenia tego w życie. Każdemu się w Polsce należy jakaś minimalna ilość metrów kwadratowych. Jak chce więcej, to niech sobie zarabia, ale od państwa ma pewną ilość metrów dostać, tak? No i teraz spróbujmy to zrealizować. No to w PRL-u się nam na, na, latami na tym głowiono yy, 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 i próbowano to rozwiązać na różne sposoby, co jak wiemy, udało się połowicznie, chociaż tam sukcesy były. Niewątpliwie budowano rekordową ilość mieszkań 300 tysięcy w czasach gierka. Ale nawet to nie rozwiązało do końca wszystkich problemów. Więc, więc można urzucić takie hasło: mieszkanie to prawo, a nie towar. Tylko, że, że to jest demagogia. No, to jest towar, bo ktoś musi za to mieszkanie zapłacić, tym kimś jest państwo, i z czegoś trzeba wziąć te środki. No. Więc, więc ja bym tu naprawdę ostrożny z takim mówieniem, że pewne elementarne reguły, które dotyczą nas jako ludzi i, i rodzin i tak dalej, nie dotyczą państwa, bo ono jest tak zupełnie odmienne. Tu ja po prostu w to nie wierzę. No ja bym powiedział tak. Porównanie budżetu domowego do budżetu państwa to jest porównanie zaparkowania samochodu na podjeździe do posadzenia lądownika na Marsie. Znaczy jedno ma jakiś punkt wspólny, ale on jest. Y ale on jest szczególnie. Ale zgodzi się nie... pan, że w obu tych przypadkach prawa fizyki obowiązują, tak? Jednak. Mimo wszystko. Na, na dnie zagadnień jak najbardziej, ale dam przykładowych mieszkań, tylko żeby szybko dać tutaj kontrę. To może być pęknięcie pokoleniowe między nami, bo ja się urodziłem w 1987 roku. Ja nie mam żadnych wspomnień z PRL-u, ale byłem w Austrii. Widziałem, jak wygląda Friedrich Engelshof albo George Washington Washingtonhof, i istotnie, no tam mieszkanie jest prawem, nie towarem. Jest tam do tej pory we Wiedniu więcej mieszkań, aniżeli chętnych na nie, i to nie są takie obrzydliwe mrówkowce, jakie u nas są widoczne. To są naprawdę ładne mieszkania z basenami na dachu i tak dalej. A kiedy Austria zaczynała je budować, to był rok. Bodajże 21 czy 22 była no, krajem biedniejszym niż Polska teraz, więc pewien ideał społeczny jest jak najbardziej realizowalny. To nie jest tak, że każda ambitna polityka społeczna kończy się komunizmem. To prawda, ale zgadzam się całkowicie mało tego ona się w ogóle nie kończy się komunizmem bo komunizm to był system który się zaczynał od terroru i przemocy i tak było wszędzie i, i to w ogóle nie jest porównywalne więc oczywiście tu się zgoda ja tylko zmierzam do tego że y, 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 gdyby to było takie proste, jak pan przed chwilą powiedział, to program PiSu, budowy mieszkań w oparciu o aparat państwa, o grunty państwowe, wspieraniu y, samorządów, by wypalił. Z jakiegoś, niech pan prześledzi, dlaczego program Mieszkanie Plus nie wypalił. Bo moim zdaniem on najwyraźniej gdzieś tam próbował y, obejść reguły rynku. Oczywiście, w końcu prezes Kaczyński powiedział, że to spisek deweloperów go wykończył. No, no to obejść okay. samorząd. No, no okej, okay. dobrze, proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko próbie realizacji takiego projektu, chociaż mówiąc szczerze, wolałbym najpierw, żeby to było na mniejszą skalę zrealizowane, bo jak się nie uda, to może koszta ogólnopaństwowe będą mniejsze. E, a później gdyby się to odstąd na pomysł regionalizacji. No, niech pan zwróci uwagę. Tu się świetnie objawia to, o czym mówiłem o tym systemie uczącym się. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili tą decentralizację Polski, nagle w jakimś jednym województwie przejmuje władzę lewicowy rząd, który mówi, wszystko inne na bok, najpierw rozwiążemy problem mieszkań. Pojedziemy, wyślemy do ekspertów do Austrii, do Wiednia albo do innych miejsc, gdzie to się tak świetnie udało. Przem przeanalizujemy, co oni tam zrobili i już po pięciu latach czy siedmiu nagle się okazuje, że to województwo sobie radzi bez porównania lepiej od innych z problemem mieszkaniowym. To podejrzewam, że to bardzo... Polityką tej formacji, która tam rządzi, pomaga, i nagle wszyscy chcą to kopiować. Tylko, tylko ja bym chciał to przetestować, bo jak na razie mam wrażenie, że to jest. Proste na poziomie takiej ogólnej dyskusji, a być może tak naprawdę w ogóle w tej Austrii wiele rzeczy działa inaczej niż u nas, bo to jest tak naprawdę inny kraj, i, i takie proste przeniesienie tego mechanizmu do nas okaże się, że to kompletnie nie zadziała. Wie pan, bo ja mam takie wątpliwości, że bardzo dużo zależy od pewnej mentalności, kultury, od różnych uwarunkowań i takie proste oczywiście. przenoszenie rozwiązań. Wie pan, to jest, to jest oczywiście złe porównanie, ale nie mam lepszego w tej chwili. To jest tak jak Amerykanie próbowali demokrację typu zachodniego, liberalną przeszczepiać w Afganistanie, w Iraku, bo to jest taki fantastyczny model, to się wszędzie udaje. No, no i okazało się, że się nie udało, tak? W Japonii niby im się udało, ale też tak nie do końca, ja mam wrażenie, że ta japońska demokracja, choć jest to jedyny udany eksperyment Amerykanów z przeszczepianiem, też jest trochę inna niż taka klasyczna zachodnia. I wie pan, i teraz zobaczymy, jak z tymi mieszkaniami ja nie mam nic przeciwko. Francja panowała nad Afryką, póki jej nie zaczęła demokratyzować. No więc właśnie, więc <laughs> dlatego wie pan, okej. Okay. Spróbujmy z tymi mieszkaniami. Ja w to nie wierzę, powiem wprost. Ja dalej uważam, że mieszkanie jest towarem, a nie prawem. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś próbował to zrealizować. I, i co więcej, przyznam mu rację, jak mi udowodni, że to się udało. Jak to zobaczę, że to zadziała w Polsce. Bo, bo, bo jak mówię, dla mnie też ważna jest bardzo istotna to, co ja wam polską mentalnością, ja jednak wierzę w pewne cechy narodowe, to się bardzo na lewicy nie podoba, a ja uważam, że istnieją takie cechy narodowe e, e, polskie, e, co spowoduje, że pewne rozwiązania u nas się lepiej czasem sprawdzają niż gdzie indziej, a inne się sprawdzają znacznie gorzej. A jak jest z mieszkaniami, no jedno jest pewne, na razie próbowało wielu, a nikomu się tego rozwiązać nie udało, jak PiS straci władzę, będzie kolejny rząd, zobaczymy jak on ten problem będzie e, mógł rozwiązać. Ja wiem jedno, że kredyt dwuprocentowy czy 0% problemu nie rozwiąże. Natomiast oczywiście jakiejś grupie ludzi może pomóc zdobyć mieszkanie, zanim system się okaże niestety, ale zbyt kosztowny i trzeba go będzie zamknąć, bo jakiś kolejny minister finansów powie, że, że my już nie, dłużej nie damy rady tego finansować. Ja po prostu nie wierzę w kredyty oprocentowane znacząco poniżej stopy ogólnie obowiązującej. I tyle. No. Oczywiście można to przez jakiś czas dofinansowywać, tylko jest pytanie, do czego to to Doprowadzi w skali całego rynku, no to zobaczymy, jak to zostanie wprowadzone. Na razie wiem, że z mieszkanie plus się nie udał, a to była najpoważniejsza próba zorganizowania przez państwo, je przy jego obecnym stanie, rozwiązania problemu mieszkaniowego, bo wcześniej rzeczywiście nikt tego nie próbował w ten sposób rozwiązać. Zobaczymy, co będzie dalej. My, my atakujemy to samo, tylko że powiem od drugiej strony, tak? Bo ja też w to nie wierzę, ale z innych powodów. Dlatego, że to rusza stronę popytową, a nie podażową, no czyli nie rozwiązuje fundamentalnego problemu. A po drugie. Państwo zrzuca się na czyjś prywatny kredyt. Krótko mówiąc, pewne prywatne dobro zostaje urzeczywistnione za wspólną kasę. Na no ten model austriacki, który na przykład Szwedzi od nich przejęli, polega na tym, że to jest mieszkanie komunalne w zasobie gminnym i jego nie można kupić. Można je co najwyżej opuścić i wtedy kto inny je przejmie. Więc tu, tu, być może zderzamy się z różnicą pomiędzy socjaldemokracją a populistyczną prawicą. Wie pan, a może to też, ale może też pan właśnie tu włączył te cechy narodowe, a mianowicie to prezes Kaczyński kwaśno przyznał, że Polacy są strasznie do tej własności przywiązani. Co mnie zdumiało w jego oczach, no bo on akurat jako człowiek prawicy mógł powinien to świetnie rozumieć, że to jest właśnie taka cecha, że Polak nie chce wynajmować, on chce to mieć i zostawić swoim dzieciom i że to jest dla niego fundamentalnie ważne. I zmiana tej mentalności, przekonanie Polaków, że, że właśnie komunalne mieszkanie to w sumie jest lepsze od prywatnego, to będzie zadanie moim zdaniem bardzo trudne do wykonania. O, o ja, wszem, w razie, ja w każdym razie jak... nie podejmuję się przekonywać Polaków do tego, że komunalne jest lepsze od, od, od prywatnego. Ja mogę co innego o im wszem. powiedzieć, że nie stać was będzie na prywatne, to bierzcie komunalne, bo innego mieć nie będziecie. I, i wtedy to może zadziałać. Ale mówienie komuś, słuchajcie, nie, 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 nie będziemy wam dawać prywatnie, nie otworzymy wam ścieżki do prywatnego mieszkania, bo to jest niesłuszne i to się nie sprawdza. Tylko zrobimy wam mieszkania komunalne, no to obawiam się, że tego Polacy nie kupią w znacznej części. E, owszem, tylko od razu powiem a propos tej, tej narodowych cech. E, ja uważam, że narody mają cechy jak najbardziej, nawet bardzo wybitny lewicowy. Polityki, historyk Adam Ciołkosz temu poświęcił sporą część swojego opus magnum. Tylko on tam zawarł taką myśl. Te cechy są zmienne w czasie i dał przykład ukochanej przez lewicowców Szwecji. Od rozbójnika Europy po gołąbka pokoju, cały czas ten sam naród, a jak się zmienił na osi czasu, jest myślę, no że tak, ona nas lat myślę, też zmienił. Ta, tak, Przez lat. można wskrzesić. Panowie, ja zakończę naszą dzisiejszą rozmowę takim, takim wezwaniem, być może do większej odwagi, bo sądzę, że skoro stać nas na mówienie, że możemy być pierwszą, największą lądową armią Europy, albo najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa na wschodzie, albo przyszłym e, gwarantem odbudowy Ukrainy, czyli stać na to wszystkie wielkie, geopolityczne obietnice, to dlaczego miałoby nas nie stać na to, co tak wiele państw zrealizowało jednak z powodzeniem, czyli nie wiem, dostępności ochrony zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, czy wiele Innych, na przykład, chociażby czysty transport. Myślę, że nie wiem, ja bym się przynajmniej takim detalizmem nie ograniczał. Pan profesor może protestować i zaraz oczywiście oddam czas na te protesty, ale być może w tym się jednym chociaż zgodziliśmy, że nie ograniczenia finansowe, a te dotyczących możliwości państwa, jego sprawności, jakości elit dzisiaj wyznaczają nasz e, horyzont, bo ja jestem zdania, że gdybyśmy te czyste autobusy chcieli ludziom sfinansować, to panie profesorze pieniądze by się znalazły na czysty transport w Polsce. Albo nie wie mam co, na czysty tak, ale czy na całkowicie bezpłatne, to już nie wiem. Natomiast, żeby była jasność, ja nie jestem ortodoksyjnym liberałem i nie będę panu mówił, że na nic nie ma pieniędzy i nie będzie jak to Rostowski, tego setki razy już widziałem, przypominany przez pisowską propagandę, ale ja no muszę jednak to razy rocznie. Yes. Natomiast ja bym się tą pisowską propagandą jednak też nie inspirował do mówienia, że oni mówią nam, że będziemy mocarstwem regionalnym, a my w takim razie powiem, że my będziemy mocarstwem socjalnym. Ja bym tu jednak ostrożny i ja bym, oczywiście nie mam nic przeciwko, jak mówię rozbudowie polityki społecznej, tylko ja bym ją generalnie starał się no, robić ambitniejszą od tej pisowskiej, bo no, takim dla mnie klasycznym przykładem są te dodatkowe świadczenia emerytalne, które moim zdaniem w całości... Powinny być przeznaczone na naprawę służby zdrowia, a w szczególności tej części, która się zajmuje ludźmi starszymi. Tymczasem wydano ogromne miliardy złotych po to, żeby tak naprawdę tych ludzi przekonać i umocnić ich w przekonaniu do głosowania na prawo i sprawiedliwość. Podczas gdy tak naprawdę oni znacznej części umierają w tych niekończących się kolejkach do lekarzy albo w oczekiwaniu na badania. I to jest taki przykład, moim zdaniem, zle, źle rozumianej polityki społecznej. Natomiast tej, tej w tym sensie, no, korzystnej politycznie, że da, dającej gotówkę ludziom do, do, ręki. Bo na czym ten geniusz prezesa Kaczyńskiego polegał? Na tym, że on odkrył tą polską naturę, yy, która jest nieufna wobec państwa. W związku z tym to państwo tam mówi, że coś zbuduje. No może i zbuduje, ale, ale to nie wiadomo kiedy, a w ogóle to nie wiadomo, czy ja dożyję, a w ogóle to yy, nawet jak dożyję, to tam będzie kolejka, to ja nie chcę tego. Dawajcie te 700, 500 złotych, prawda? Yy, yy, albo 800. I to jest coś, do czego Polacy się teraz bardzo przywiązują. I jak mówię, to jest moim zdaniem najpoważniejsze zagrożenie dla wszystkich kolejnych rządów, nawet tych niepisowskich. To przekonanie, że opowieści, że tam coś będzie bezpłatne, że tam coś kiedyś zbudujecie. Nie, dawajcie gotówkę. Dawajcie gotówkę. Bo PIS dał i, i że to, to żądanie dawajcie gotówkę będzie się nasilało. I jak mówię, moim zdaniem nie jest kwestią odległą, kiedy w Polsce zacznie się wielka debata na temat stałego dochodu gwarantowanego. Co, jak wiem, na lewicy jest dość popularne i, i nie wątpię, że to w którymś etapie zostanie wprowadzone. Ja tylko mam nadzieję, że nie będziemy pierwszym krajem w Europie, gdzie to zostanie wprowadzone, bo z tego co wiem, te eksperymenty, zdaje się też w Finlandii, które przeprowadzano, jakoś nie, nie, nie wzbudziły entuzjazmu ostatecznie, bo tam nie dawano wszystkim, ale pewnej wytypowaniu, Grupie ludzi i zdaje się, że nie są one zbyt zadowalające. Także ja nie życzyłbym Polsce, żeby była pionierem w tej sprawie. Jak się to sprawdzi w paru innych krajach, to może my do tego wrócimy, ale niech to spróbują inni przetestować, jakie to spowoduje skutki społeczne, bo jak mówię, ja yy, ciągle nie wierzę w to. Powtórzę na koniec po raz ostatni, że można w nieskończoność więcej wydawać niż się zarabia. Ja po prostu w to nie wierzę i trudno jestem starej daty, ale, ale będę się przy tym upierał. I że to dotyczy także też, państwa, oczywiście. Oczywiście państwa mogą. Jest też bezwarunkowy dochód popularny w niektórych sekcjach prawicy. Na przykład taki konserwatywny socjolog Charles Murray popełnił całą książkę o tym, którą tam republikanie czytają, bo można zrobić na kilkanaście sposobów bezwarunkowy dochód, i prawicowcy mówią, jasne jest bezwarunkowy dochód, ale wszystkie inne świadczenia socjalne państwa przestają istnieć. No. I wtedy im się to bilansuje. No właśnie, ale e, mnie to, się to nie podoba, to... bo to jest właśnie takie spojrzenie libertariańskie. Radź sobie sam, coś ci tam dajemy, a poza tym już ci nic nie dajemy. Nie, nie, no to właśnie dla mnie ja, ja w to nie wierzę. To znaczy ja po prostu generalnie y, uważam, że powinniśmy iść w kierunku rozbudowy polityki społecznej. Tu jest między nami zgoda, ale w sposób przemyślany i wyprofilowany. I tu kluczem jest posiadanie takiego aparatu państwa, który jest w stanie, no i krócej mówiąc, oddzielić tych obywateli zamożnych i lepiej sobie radzących od tych, którzy sobie radzą gorzej i którym rzeczywiście ta pomoc powinna być adresowana. Czyli inaczej mówiąc, dawanie 800 plus wszystkim rodzicom dzieci jest kompletnie bez sensu, bo wiemy doskonale, że nie jest to wielki odsetek, ale jest pewna grupa, dla których to nie jest duża suma i nic dla nich nie znaczy, a mimo to ją biorą, no bo skoro dają, no to tylko głupi by nie brał. Nawiasem mówiąc, do dziś chyba nie zrobiono badań, a bardzo by jest ciekawy, czy jest jakaś grupa rodziców, którzy mimo to tego nie biorą jaki jest odsetek, bo podejrzewam, że jednak jakiś odsetek jest taki, który z jakiegoś powodu tego wniosku nie złożył i tych 500+, plus, a od przyszłego roku 800+, plus nie bierze. To byłoby bardzo ciekawe dowiedzenie się, co to są za ludzie, no ale niestety nie doczytałem się, czy są takie badania, jeśli ktoś wie o czymś takim, to może w, w komentarzach do naszej dyskusji to napisze. a jeśli nie, to może kogoś zainspiruje do próby zbadania tego, bo ja bym szalenie chciał dowiedzieć i to byłoby dla nas wszystkich ciekawe, dowiedzieć się, tyle lat ten system obowiązuje, dlaczego ktoś Mimo to o niego nie wystąpił i ma to dziecko czy dzieci, a nie bierze tych pieniędzy. To, to prawda. Ja mogę tylko powiedzieć na sam koniec, jako przedsiębiorca, że ja wziąłem pieniądze covidowe, kiedy takowe były zaoferowane, bo moment był ciężki. A miałem kolegę, który powiedział: Nie, nigdy, jak raz weźmiesz, jesteś niewolnikiem. Ja wziąłem. Niewolnikiem się nie czuję, ale znałem takich, którzy mówili, że co do zasady. Nie biorą. Ostatnie słowo ode mnie będzie takie. Ja mam jedną, jeden test tego, czy książka jest dobra, czy nie, i ten test jest taki. Czy więcej czytałem, czy myślałem, kiedy miałem ją w rękach? W przypadku tej książki dużo więcej myślałem, dużo notowałem, o wielu rzeczach pomyślałem w ogóle po raz pierwszy w życiu i paradoksalnie najbardziej zgrzytałem zębami i, i, i byłem wściekły, jak czytałem rozdział wymarzone lewicowe miasto, bo się praktycznie z niczym nie zgadzałem, co też pokazuje, tak, wymarzone lewicowe województwo, co też pokazuje z jakimi odmiennymi perspektywami. W tej książce się można zderzyć i po prostu przymusić siebie samego do, do myślenia, do wejścia w jakiś dialektyczny proces. Więc jak książkę Umówmy się na Polskę profesora Antoniego Dudka i pozostałych 27 autorów naprawdę polecam. Ona zmusza do myślenia w czasach, kiedy zmusza nas się do niemyślenia raczej. No cóż, ja mogę tylko podziękować, dodam, że redaktorami tej książki, a więc tak, że głównymi jest pani profesor Anna Wojciuk i profesor Maciej Kisilowski. I gdyby ktoś tam szukał przez redaktorów, to właśnie Kisilowski i Wojciuk są redaktorami tej książki. A książka jest oczywiście punktem wyjścia do debaty, ona się w Polsce odbywa. Jest cały ciąg spotkań, w, wiel w wielu miastach już się odbyły spotkania wokół tej książki, w kolejne, kolejne się odbywają. Ja sam się udaję niebawem do Gdańska na taką dyskusję. I o to chodzi. O to Chodzi, żeby ta książka była przedmiotem dyskusji, żebyśmy nie tylko zajmowali się emocjami, ale też żebyśmy się zajmowali choć trochę argumentami, chociaż dominują emocje i one są niezbędną częścią polityki. To, moim zdaniem, ważne jest, żebyśmy od czasu do czasu troszkę z tych emocji ochłonęli i spróbowali podyskutować właśnie o różnych zmianach ustrojowych, które w Polsce być może kiedyś uda się wprowadzić. Amen. Mówił profesor Antoni Dudek, gość w programie Dwie lewerencji. Ja nazywam się Jakub Dymek. Teraz tyś, Marcin, a ja nazywam to, się to, Marcin na Giełzak. Dziękuję. I to był nasz program. Wszystkim, którzy zainteresowani są treściami, ekstra, dogrywkami do wszystkich odcinków i wsparciem naszego programu, zachęcamy do odwiedzenia strony patronite.pl ukośnik DLR. Jak inicjały tego programu. My, wszystkich, którzy nas już wspierają, zapraszamy na dogrywkę po tym odcinku, a za udział, rozmowę i poświęcenie nam aż dwóch godzin czasu dziękujemy profesorowi Antoniemu Dudkowi. Dziękuję bardzo, dziękujemy. pozdrawiam wszystkich.